Możecie Państwo zaczynać. Dobrze. Szanowni Państwo, chciałbym Państwa bardzo serdecznie przywitać na spotkaniu. Spotkaniu szczególnym z osobą, która jest absolutnie niezwykła, jeśli chodzi o to, co znaczy dla polskiego i światowego prawa. Na spotkaniu z panem profesorem Piotrem Hofmańskim, prezydentem Międzynarodowego Trybunału Karnego. Kilka słów wstępu z mojej strony. Otóż pan profesor Piotr Hofmański przez wiele lat był związany, jest związany z licznymi polskimi uniwersytetami, ostatnio z Uniwersytetem Jagiellońskim, Wydziałem Prawa i Administracji. Przez wiele lat był także sędzią Sądu Najwyższego w Izbie Karnej Sądu Najwyższego, łącznie z tym, że pełnił funkcję rzecznika prasowego Sądu Najwyższego. Jest jednym z najbliższych polskich autorytetów zajmujących się procedurą karną, ale także myślę, że zagadnieniami takimi bardzo szczególnymi, a mianowicie wpływem, jaki mają normy praw człowieka na procedurę karną. I jeszcze jeżeli byśmy prześledzili publikacje z lat 90., to zanim jeszcze Polska chociażby ratyfikowała Europejską Konwencję Praw Człowieka, to pan profesor Piotr Hofmański już się wtedy konwencją zajmował i dostrzegał na przykład, że trzeba będzie zmienić przepisy dotyczące stosowania tymczasowych aresztowań, bo były takie czasy, kiedy to prokurator w Polsce decydował o tymczasowym aresztowaniu. Teraz decyduje o tym sąd, aczkolwiek wiemy i zauważamy, że prokurator ma coraz większy wpływ na te decyzje, także być może trochę wracamy do czasu poprzedniego. Miejmy nadzieję, że jednak nie. Ale myślę, że o tym będziemy dyskutowali w dalszej części naszego spotkania. Może chciałbym jeszcze powiedzieć tyle, że w 2014 roku pan profesor Hofmański został wybrany na sędziego Międzynarodowego Trybunału Karnego. To nie jest taki prosty wybór, aby zostać sędzią Międzynarodowego Trybunału Karnego, musi być w to zaangażowana polska dyplomacja. W tym przypadku taką osobą, która myślę, że dużo włożyła swojej własnej energii osobistej, był pan ambasador Polski przy ONZ-cie, pan ambasador Bogusław Winit, no i sam pan sędzia, pan profesor, który poświęcił sporo czasu na to, aby myślę, że to, co jest niezwykle ważne z punktu widzenia takiego reputacyjnego i międzynarodowego dla Polski, stało się rzeczywistością. No i na początku tego roku świat obiegła informacja, że pan profesor Piotr Hofmański został właśnie prezydentem Międzynarodowego Trybunału Karnego, co jest, mam wrażenie, obecnie, jakby to tak spojrzeć na z lotu ptaka, na różne stanowiska sędziowskie zajmowane przez Polaków, chyba najważniejszym stanowiskiem, tak mi się wydaje, obecnie w świecie. I świat prawniczy polski słał gratulacje na różne sposoby panu profesorowi. Świat polityczny trochę mniej, ale myślę, że to zostawimy z boku, bo dzisiaj będziemy się zajmowali procedurą karną. Drodzy Państwo, dzisiejsze spotkanie ma na celu przybliżenie pracy Międzynarodowego Trybunału Karnego, ale przybliżenie pracy trochę w innym kontekście, a mianowicie w kontekście tego, co my jako Polacy, jako specjaliści doktryny, praktycy możemy się nauczyć od Międzynarodowego Trybunału Karnego. Są z nami i pan sędzia, były prezes Sądu Najwyższego, Izby Karnej Sądu Najwyższego, pan sędzia Stanisław Zabłocki, są z nami też dziekani niektórych okręgowych rad adwokackich, dziekani, którzy ostatnio uczestniczyli w takiej szczególnej akcji okolicznościowej, o której później jeszcze trzy słowa powiem. Ale właśnie chcielibyśmy w tym kontekście skupić się na aspektach proceduralnych i aspektach codziennego funkcjonowania Międzynarodowego Trybunału Karnego i zastanowić się, co z takich dobrych praktyk można byłoby przenieść na nasz proces karny, albo jakie praktyki z zakresu funkcjonowania MTK otworzyły panu sędziemu, panu prezydentowi oczy i na przykład teraz po tych swoich doświadczeniach jakby na przykład miał pisać kolejną nowelizację kodeksu postępowania karnego, to co by w tej nowelizacji uwzględnił. To jeszcze trzeba dodać, że pan profesor był przez wiele lat członkiem przewodniczącym Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego. Kiedyś w Polsce istniało takie ciało, miało ono duży wpływ na procedurę karną. Kiedyś nowelizacje kodeksów karnych powstawały i kodyfikacji karnych powstawały przez wiele, wiele miesięcy i tygodni w zaciszach gabinetu i dopiero później
się objawiały światu i dopiero później były poddawane gruntownym pracom legislacyjnym. Takie czasy w Polsce, drodzy Państwo, były. Miejmy nadzieję, że kiedyś takie czasy wrócą, kiedy do procesu karnego i do prawa karnego będziemy podchodzili, kiedy władze będą podchodziły na poważnie, bo myślę, że te wszystkie osoby, które się dzisiaj zgromadziły, na pewno bardzo poważnie i z wielką odpowiedzialnością traktują cały system prawa karnego. Drodzy Państwo, scenariusz dzisiejszego wydarzenia jest następujący, że za chwilę oddam głos panu doktorowi Marcinowi Mrowickiemu z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, ale także z Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego, który poprowadzi taką, powiedziałbym, krótką rozmowę z panem prezydentem. I po tej rozmowie na temat właśnie tych aspektów proceduralnych przejmę pałeczkę i poproszę kilka osób, które są z nami, o krótkie wypowiedzi, zadawanie pytań, a później myślę, że spłyną do nas różne dodatkowe pytania do pana prezydenta. Oddaję niniejszym głos panu Marcinowi Mrowickiemu. Jeszcze raz dziękuję serdecznie za przyjęcie naszego zaproszenia i życzę dobrej dyskusji. Dziękuję panie rzeczniku. Dzień dobry panie prezydencie, panie profesorze. Przyznam szczerze, że jest to dla mnie niezmienny zaszczyt, ponieważ do tej pory znałem pana jedynie z publikacji, które, nie ukrywam, stały się podstawą mojej pracy doktorskiej, którą pisałem na temat wznowienia postępowania karnego na podstawie rozstrzygnięcia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Jak dzisiaj sprawdzałem bibliografię, to znalazło się tam aż 12 pańskich pozycji, więc nie ukrywam, że jest to dla mnie ogromna radość, że wreszcie spotykam pana, co prawda, w tej formie, w takiej formule, a nie innej, ale być może właśnie dzięki temu mamy szansę również się spotkać. I moje pierwsze pytanie do pana, ponieważ polski prawnik, sędzia Sądu Najwyższego, zostaje sędzią Międzynarodowego Trybunału Karnego. Moje pierwsze pytanie jest, jakie pierwsze było pana zaskoczenie, jeżeli chodzi o procedurę przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym? Co dla pana było największym wyzwaniem? Jak odnaleźć się jako, można powiedzieć, osoba, która wychowana w prawie kontynentalnym, która nagle staje po stronie sędziego Międzynarodowego Trybunału Karnego, którego procedura jest takim miksem, można powiedzieć, zarówno common law, jak i prawa kontynentalnego. Więc moje pierwsze pytanie, co było dla pana najtrudniejsze, a co było takim pozytywnym zaskoczeniem, jeżeli chodzi o tego typu, o tą procedurę? Szanowni Państwo, zanim odpowiem na to pytanie, proszę mi pozwolić w dwóch tylko krótkich słowach przede wszystkim serdecznie podziękować za zaproszenie do udziału w tym spotkaniu. To podziękowania kieruję przede wszystkim na ręce pana rzecznika i profesora i mojego przyjaciela Adama Bodnara. Ale też chciałbym Państwa przeprosić od razu za opóźnienie, które swoją własną niesubordynacją spowodowałem. Po prostu ogrom zadań i obowiązków, jakie na mnie spadły, spowodował, że trochę nie panuję nad własnym kalendarzem. No ale cieszę się, że dzięki interwencjom telefonicznym udało mi się z Państwem połączyć. Przepraszam za to najmocniej. To jest, broń Boże, nie jest wyraz braku szacunku dla Państwa, czy zdaję sobie sprawę z tego, że wszyscy poświęcacie czas na to spotkanie. To dziękuję serdecznie i raz jeszcze przepraszam. To jest dla mnie bardzo ważne, żeby to panie Marcinie powiedzieć. No i rozpoczynając w takim razie część merytoryczną, postaram się odpowiedzieć na to pierwsze pytanie, które ma pewnie wiele aspektów i wiele różnych warstw. Jest oczywiście wiele bardzo rzeczy, które mnie tutaj bardzo zaskoczyły, bo tego dotyczy pytanie, ale zacznę może od tego, co już w pańskim pytaniu wybrzmiało, mianowicie to, że wychowany w kulturze prawa kontynentalnego człowiek, który tej procedury się od początku uczył, który ją praktykował przecież w Sądzie Najwyższym zwłaszcza, no ale także w ramach prac przygotowawczych, prac kodyfikacyjnych. No ni stąd, ni stąd zderzył się z czymś, co jest oparte na zupełnie odmiennej filozofii. Słusznie pan zauważył, że w założeniu twórców statutu rzymskiego, który jest tym podstawowym aktem prawnym, traktatem, który stwarza podwaliny samemu Trybunałowi i procedurze przed tym Trybunałem,
Więc założenie twórców statutu rzymskiego było takie, że chodziło o stworzenie unikalnej procedury, która łączy tradycje kontynentalne z tradycjami anglosaskimi. Ja oczywiście to wiedziałem, no bo czegoś tam się musiałem o tym statucie rzymskim i o systemie statutu rzymskiego nauczyć, zanim zgodziłem się kandydować w ogóle do Trybunału jako sędzia. No niemniej to, w jaki sposób funkcjonuje ten miks szczególny, było dla mnie chyba w istocie największym zaskoczeniem. I nie mogę powiedzieć, że jest to zaskoczenie negatywne. Gdyby spojrzeć na to zagadnienie z tak z lotu ptaka, tak jak to czyniłem uprzednio, to powiedziałbym, nie, tego się nie da zrobić, to jest niemożliwe, to się po prostu nie może udać. Tymczasem zaskoczenie polega na tym, że to się udaje i to udaje się z moim zdaniem z bardzo dobrym skutkiem. Jest oczywiście kilka problemów, które ewidentnie są następstwem próby łączenia wody z ogniem, ale generalnie ja bym chyba raczej ocenił tą próbę, to doświadczenie, bo to jest pewien eksperyment przecież w skali światowej, pozytywnie. Oczywiście o szczegółach możemy sobie porozmawiać, również o szczególnych instytucjach, które tutaj zakorzeniły się w praktyce Trybunału, o tym, że możemy porozmawiać, ale kontynuując taką ogólną refleksję, to powiem, że w tym wszystkim pozytywne bardzo zaskoczenie polegało na tym, że stosunkowo łatwo, czego się nie spodziewałem, udawało mi się dogadywać, przepraszam za ten familiaryzm, z koleżankami i z kolegami, którzy wyrośli nagle na tle zupełnie innej tradycji. I to nie tylko chodzi o inną tradycję prawną, nie tylko chodzi o to, że to byli prawnicy, którzy wyrośli w świecie common law. Oni po prostu wyrośli również z innej kultury. Z innej kultury. No jednak Lewan, sędzia praktykujący common law w centralnej Ugandzie, jednak myśli trochę inaczej niż sędzia brytyjski. Czy sędzia, powiedzmy, kontynentalny wprawdzie, ale jednak funkcjonujący w mrocznych zaułkach Peru, no też myśli troszkę inaczej, troszkę ma inny ten swój katalog tych wartości, którym staje się być wierny. I to wszystko powoduje, że teoretycznie biorąc, powinno być trudno nam się dogadać. Tymczasem jest inaczej. Ja nie mówię tu o jakichś takich przyjaźniach i takich międzyludzkich relacjach, ale o dyskusji ściśle prawniczej, o tym, co dzieje się na sali narad, o tym, co dzieje się na sali, gdzie prowadzimy debaty ze stronami. Okazuje się, że w bardzo wielu kwestiach ten pragmatyzm taki prawniczy zwycięża i to, że pochodzimy z takiej czy innej kultury prawnej, to, że wyrośliśmy w takich innych warunkach, przestaje odgrywać rolę. Jeżeli wspólnie postrzegamy to, co robimy jako coś, co musi być efektywne, co musi być sprawne, co czemuś służy, prawda? I ten cel sobie wspólnie osiągnąć, to jest możliwe. To jest możliwe i to się udaje. To jest chyba to, co mnie najbardziej zaskoczyło. Ja mógłbym kontynuować tę wypowiedź, bo oczywiście wiele rzeczy, jak powiedziałem, mnie zaskoczyło, ale zapytał pan, co mnie zaskoczyło najbardziej. No to chyba właśnie to. Dobrze, dziękuję bardzo. Ponieważ formuła tego spotkania jest, czego możemy się nauczyć od Międzynarodowego Trybunału Karnego, to pierwsze pytanie w tym zakresie chciałbym postawić, odnosząc je do kwestii właśnie niezawisłości sędziów i ich gwarancji. Jak pewnie pan ma możliwość obserwowania z Hagi tego, co się dzieje w Polsce, te wartości jakby ostatnio się zdeprecjonowały, jeżeli chodzi o przynajmniej o władzę ustawodawczą i wykonawczą. Więc moje pytanie jest, jakie jest rozumienie tej niezawisłości w tym kontekście, jakie są jej gwarancje? Czego możemy się nauczyć od Trybunału Karnego w zakresie właśnie rozumienia tej niezawisłości? To jest trudne pytanie. To jest trudne pytanie, dlatego że ja zacznę od bardzo ogólnej refleksji. My w tej chwili w państwo, i oczywiście ja również, bo jestem przecież bardzo zaangażowany w polskie sprawy i duchem ciągle jestem z wami, to my doświadczamy czegoś, że ta wartość, jak pan słusznie mówi, się zdeprecjonowała, ona nie jest należycie rozumiana przez tych, którzy tą wartość powinni szanować.
ale jednocześnie bardzo jasno, wydaje mi się, że bardzo w sposób oczywisty rysuje się taka mianowicie prawda, że ten reżim, jak i każdy inny reżim, stara się podporządkować sobie wymiar sprawiedliwości. I to nie jest tylko w Polsce w ten sposób. I to nie jest coś, co nagle się pojawiło, czego nigdy nie było. Ja muszę powiedzieć, że ja tą samą prawidłowość obserwuję w relacjach pomiędzy Trybunałem a Assembly of State Parties, co jest ciałem, który zarządza Trybunałem, to jest jakby zgromadzenie państw stron Trybunału, który ten Trybunał utworzyło i który stanowi rzeczywiście dla Trybunału ciało legislacyjne i ciało zarządzające. Ta tendencja jest taka sama, że wśród dyplomatów, którzy efektywnie tworzą to ciało, nie ma pełnego zrozumienia dla niezawisłości sędziowskiej, dla niezależności sądu jako organu. I jest jakby taka tendencja do traktowania Trybunału jako części wielkiej organizacji międzynarodowej. To jest pewna trudność, którą ja sam się muszę mierzyć, powiedzmy, kierując tą organizacją, ale to jest jakby refleks tej samej prawidłowości, że my mamy różne reżimy, bardziej lub mniej opresyjne i jedne robią to w rękawiczkach czarnych, jedne robią to w białych, a jeszcze inne robią to w beżowych, prawda? I to w różnej skali to samo zjawisko występuje wszędzie. Więc myślę, że to jest taka ogólna obserwacja dotycząca niezawisłości sędziowskiej jako takiej i niezawisłości sądu jako organu w ogóle. To jest chyba ważne. Jasne, że ten reżim, w którym ja funkcjonuję, nie jest opresyjny. Znaczy deklaruje się, rzecz jasna, pełne uznanie i szacunek dla tej wartości, jaką jest niezawisłość sędziowska. Natomiast w praktyce bywa to różnie. Bywa to różnie. My także musimy bronić się przed naciskami różnego rodzaju ze strony naszego ciała, jak powiedziałem, zarządzającego, jakim jest Zgromadzenie Państw Stron, ale także ze strony państw stron. Że przypomnę choćby dość drastyczne sankcje nałożone na Trybunał przez administrację waszyngtońską. No akurat Stany Zjednoczone nie są stroną Trybunału, ale ciągle odgrywają dość istotną rolę na arenie międzynarodowej, że przypomnę niedawną wypowiedź Borysa Johnsona, no premiera w końcu dość istotnego w tej całej układance państwa, który bez ogródek stwierdza po prostu, że uważa, że pewne działania sądu i pewne decyzje są niesłuszne i że kierunek, w którym działa, nie jest akceptowany przez brytyjski rząd. Także to jest coś, co oczywiście wywołuje opór i powoduje trudności w naszym funkcjonowaniu, ale to jest coś, co dowodzi tej prawidłowości, o której mówię, że pokusy na zawładnięcie duszą sędziego to nie jest coś, co wymyśliło Prawo i Sprawiedliwość, to jest coś, co na świecie funkcjonowało i funkcjonuje. Dziękuję bardzo. Zapytawszy o sędziego, należałoby również zapytać się, kim jest prokurator w postępowaniu przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym, bo jego rola jest zasadniczo różna i studiując tak naprawdę, kim jest prokurator, jakie są jego, można powiedzieć, powinności w postępowaniu, czyli między innymi fakt, że ujawnia obronie dowody znajdujące się w jego posiadaniu lub pod jego kontrolą, które w jego przekonaniu wskazują na niewinność oskarżonego lub na okoliczności łagodzące winę oskarżonego, czyli prokurator, można powiedzieć, że ma za zadanie wyjaśnienie wszystkich okoliczności sprawy, a niekoniecznie doprowadzenie do oskarżenia i skazania. Więc moje pytanie jest takie, jak to funkcjonuje w praktyce? Czy rzeczywiście tak jest, że te, można powiedzieć, przepisy statutu rzymskiego powodują, że prokuratura w rzeczywistości ujawnia wszystkie dokumenty, wszystkie dowody w sprawie, czy też w praktyce wygląda to jednak tak, że wszelkie działania zmierzają jednak do postawienia zarzutów i skoncentrowane są przede wszystkim na przypisaniu winy? Jak to wygląda w praktyce? No myślę, że pańskie pytanie dotyczy jakby dwóch różnych kwestii, dwóch różnych warstw. Jedna to jest kwestia usytuowania prokuratora w strukturze organów systemu statutu rzymskiego,
A druga kwestia jest proceduralna i dotyczy kwestii ujawnienia dowodów. Także pozwoli pan, że ja te dwie rzeczy jednak od siebie oddzielę. Więc jeśli chodzi o samą pozycję prokuratora w systemie organów, to to jest koncept zaczerpnięty z systemów kontynentalnych. I on jest w zasadzie powinien być nam bliski, bo prokurator jako taki, owszem, występuje w systemach common law, ale generalnie jego rola sprowadza się do funkcji oskarżania przed sądem, prawda? Od wyjaśniania sprawy czy zgromadzenia dowodów w fazie przedsądowej jest ktoś inny. Tutaj wymyślono organ, który podobnie zresztą jak i w systemie, który my znamy i którego wyrośliśmy, który łączy te dwie funkcje. Który łączy funkcję organu, który prowadzi śledztwo, tak? Gromadzi informacje i ten, formułuje skargę i tę skargę popiera przed sądem, czyli łączy funkcję ścigania z funkcją oskarżania. Pewnie pan nie wie, że ja zawsze byłem zwolennikiem bardzo takiej rygorystycznej koncepcji kontradyktoryjności. Najlepiej o tym wie mój serdeczny przyjaciel, którego twarz widzę na ekranie, profesor Zabłocki, z którym przez lata pracowaliśmy w komisji kodyfikacyjnej i nie tylko przecież. Wydawało mi się, że należałoby oczekiwać, że ten system, w którym tak usytuowano prokuratora, będzie systemem do końca kontradyktoryjnym. Otóż on nie jest taki do końca kontradyktoryjny. Jeżeli by tą kwestię dyskutować z kolegami, którzy reprezentują ten wspólnotowy common law, porządek prawny, to oni powiedzą, to jest tak dlatego, że to jest element zaczerpnięty z prawa kontynentalnego. Że w systemach anglosaskich to prokurator jest po prostu rzecznikiem oskarżenia i nie interesuje go. Od obrony oskarżonego i wyszukiwania okoliczności na jego koniec jest coś inny w procesie. No tutaj jednak tak nie jest i moim zdaniem to jest element, który nie najlepiej funkcjonuje. Nie najlepiej funkcjonuje. No nie dlatego, że nie ma dobrej woli ze strony Urzędu Prokuratorskiego, żeby ujawniać te okoliczności. Przechodzę powolutku do tej drugiej kwestii, o której pan wspomniał, ale dlatego, że dochodzi do dublowania funkcji procesowych. Dochodzi do dublowania funkcji procesowych. Ja myślę, że jednak lepiej funkcjonowałby system w tej pełnej wierności mojej koncepcji kontradyktoryjności, w którym funkcję obrony realizuje obrona, a funkcję oskarżycielską realizuje oskarżyciel. Natomiast ujawnianie dowodów to jest rzecz, która jest kluczowa z kolei dla systemu prawa kontynentalnego, jest bardzo mocno tutaj zakorzeniona. I to jest element rzetelności postępowania. Mówiąc inaczej, prokurator nie może zataić informacji, na czym ma zamiar oprzeć oskarżenie, bo zakłada się, że jeżeli ta informacja byłaby zatajona, że prokurator chowałby sobie do rynkowa jakieś asy, prawda, które by w pewnym momencie mógł podczas tej procesowej gry wyciągnąć i położyć na stół, to utrudniłoby realizację obrony. To jest rzecz bardzo święta tutaj, bardzo święta. Już na etapie śledztwa następuje disclosure of evidence, jakby pełne pokazanie wszystkich zabawek, którymi oskarżyciel dysponuje i zgodnie z regułami kontradyktoryjnej gry również następuje odkrycie kart przez obronę, zanim nastąpi do starcia przed sądem. Natomiast ta kontradyktoryjność, o której tu mówię, która jest ważna w tym kontekście, ona zupełnie inaczej funkcjonuje na etapie rozprawy, postępowania sądowego, gdzie ona jest pełna. Ona jest rzeczywiście pełna. Tam do głowy nikomu nie przyjdzie, że prokurator mógłby prezentować sądowi dowody idące w przeciwnym kierunku niż teza jego oskarżenia. Czyli inną jest kwestia obowiązek ujawnienia obronie, również tych wszystkiego tego, co wie, a co może być wykorzystane na korzyść oskarżonego, a czym innym jest sama procesowa gra, która odbywa się na sali sądowej. Także to są dwie zupełnie różne rzeczy i tak to funkcjonuje. Myślę, że sam proces, sama rozprawa funkcjonuje lepiej
niż system kontradyktoryjny na etapie poprzedzającym jej wszędzie. Dobrze. Chciałbym się zapytać o pouczenia, o prawa, ponieważ one są, te wszystkie prawa, o których powinien zostać pouczony osoba, która podejrzana, to są one oczywiście wymienione w statucie rzymskim. Jednocześnie zawarte jest sformułowanie, że Izba Przygotowawcza w artykule 60 statutu, że Izba Przygotowawcza sprawdza, czy osoba została poinformowana o stawianych jej zarzutach, o jej prawach zagwarantowanych w niniejszym statusie, włącznie z prawem do ubiegania się o tymczasowe zwolnienie przed rozprawą. Więc widać, że bardzo istotną rolę pełni właśnie to pouczenie. Chciałem zapytać się, jak to w praktyce wygląda. Czy tak jak w Polsce mniej więcej przekazuje się taką karteluszkę, na której są wymienione przepisy odnoszące się do tych praw, które ona posiada, czy też organy w jakikolwiek sprawdzają, czy dana osoba rozumie te prawa, rozumie ich znaczenie i w jaki sposób, na czym polega sprawdzenie przez Izbę Przygotowawczą właśnie tego, czy ta osoba została poinformowana? Ale odpowiedź na to pytanie należałoby pewnie zacząć od samego konceptu Izby Przygotowawczej, co ona w ogóle robi w tym procesie. Bo w istocie to jest pewien taki trochę dziwaczny twór z naszego punktu widzenia. Nie mówię o samej też izbie tylko, ale też o tej podstawowej funkcji, jaka na niej spoczywa, gdzie to jest izba, która ma zatwierdzić zarzuty. O, z punktu widzenia zasady skargowości zaczyna być podejrzane, prawda? Jak to w ogóle jest? To Trybunał ma zatwierdzić zarzut stawiany przez oskarżyciela przed Trybunałem, tak? No więc to oczywiście bardzo skomplikowana gra. Jeżeli się poczyta to, co powiedziano na ten temat na konferencji międzyrządowej w Rzymie, kiedy tworzono ten system i ten statut, no to chciano za wszelką cenę uzyskać efekt sądowej kontroli nad swobodą decyzji prokuratora co do oskarżania lub nieoskarżania w określonej sytuacji. To z kolei jest następstwem, po pierwsze, braku tego, co my nazywamy legalizmem ścigania, to jest bardzo daleko idący posunięty oportunizm z różnych powodów. No i tego, że decyzje prokuratora mają, no jednak są bardzo upolitycznione. W związku z tym były bardzo poważne opory w dyskusji międzyrządowej, aby prokuratorowi dać zbyt wiele instrumentów do ręki, żeby ta swoboda decyzji co do tego, czy ścigać, no nie wiem, przywódców Boko Haram w północnej Ugandzie, czy też ścigać przywódców sowieckiej armii, czy rosyjskiej armii atakującej Gruzję, czy też bossów mafii narkotykowej w Kolumbii, prawda? To są te trudne, tego wszystkiego ścigać się nie da. W związku z tym, no te decyzje ktoś musi podejmować. Te decyzje podejmuje prokurator, no i z tego właśnie powodu jego podstawowe decyzje dotyczące wszczynania tych śledztw i przestawiania zarzutów konkretnym osobom podlegają kontroli sądowej. I teraz, żeby to prawidłowo funkcjonowało, no to potrzebna jest izba przygotowawcza. No nie może robić tego izba sądowa, bo trudno, żeby zarzuty zatwierdzali sędziowie, którzy potem będą te zarzuty oceniać w kontradyktoryjnym procesie. To jest jasne. Stąd potrzebna jest odrębna izba. I teraz koncept izby przygotowawczej został poszerzony. Czyli wymyślono, że jej zadaniem powinno nie tylko być kontrolowanie zarzutów, zasadności wniesienia zarzutów, zasadności dokonania wyborów przez prokuratora, ale także należy powierzyć jej funkcję kontroli nad rzetelnością postępowania. Coraz jestem bliższy pańskiego pytania nad rzetelnością postępowania przygotowawczego. I stąd znalazły się zapisy, z których wynika, że to Izba Przygotowawcza ma uzyskać pewność, ma sprawdzić, mówiąc krótko, czy te pouczenia wszystkie, czy wszystkie gwarancje procesowe osób oskarżanych o popełnienie zbrodni międzynarodowych zostały spełnione w każdym konkretnym przypadku. Technicznie to pouczenie nie odbywa się na zasadzie wręczenia karteczki, ponieważ tutaj, oj, to znowu jest duży temat, nie chciałbym zbyt wiele czasu skonsumować, ale
praktycznie każde postępowanie rozpoczyna się od tak zwanego initial appearance, co oznacza, że każda osoba, która została przekazana Trybunałowi lub też stawiła się, to dobrowolnie, bo i takich mamy, to w pierwszej kolejności musi stanąć przed sędziami Izby Przygotowawczej właśnie, no, którzy upewniają się, czy to jest ta osoba, która jest ścigana, prawda, żeby zidentyfikować, czy wszystkie jej gwarancje związane z zatrzymaniem, przekazaniem Trybunałowi zostały dochowane i czy ona wie to, o czym Pan właśnie mówił na początku, jakie ma prawa. I te wszystkie uprawnienia są wtedy jej prezentowane. Na tym etapie także sędziowie Izby Przygotowawczej muszą zorientować się, co tu jest szczególnym wyzwaniem w sprawach na przykład związanych z językiem. Tak? Czy powiedzmy to jest osoba, która w sposób wystarczający włada językiem francuskim czy angielskim, czy też potrzebne będzie zapewnienie dodatkowego specjalnego tłumaczenia. I to wszystko jest jakby kompleks różnych spraw. No, staramy się, czy sędziowie Izby Przygotowawczej starają się dotrzeć do tego człowieka po to, aby po pierwsze mieć pewność, że proces, który się rozpoczyna przeciwko niemu, będzie rzetelny, a zatem czy właściwie rozumie, co go czeka. I to jest posiedzenie, które potrafi trwać kilka dni nawet. Takie wstępne, na którym te wszystkie te kwestie zostają omówione i rozstrzygnięte. I wtedy już mniej więcej wiemy, jak dalej procedować z tą sprawą, mając pewność, że osoba wie w jaki sposób na przykład korzystać z komputera, aby czytać swoje akta w swojej celi. No i tak dalej, i tak dalej. Dziękuję bardzo. Jest to bardzo istotne właśnie to zaangażowanie jednak organów w to, żeby osoba, która ma stawiane tak ciężkie zarzuty, rozumiała, co się dzieje wokół niej, czego mam wrażenie w naszej procedurze jednak mocno brakuje, prawa do informacji przede wszystkim. Jeszcze odnosząc się do Izby Przygotowawczej, powiem szczerze, że czytając o Izbie Przygotowawczej, dla mnie w tej chwili, biorąc pod uwagę upolitycznienie prokuratury, jej zależność od władzy wykonawczej, fakt, że prokurator generalny będący politykiem może wpływać na treść, na merytoryczne decyzje prokuratury, dla mnie taka izba byłaby zabezpieczeniem takiego postępowania przygotowawczego, być może na wzór sędziego śledczego, czy też sądu, który miałby większe uprawnienia kontrolne, ale instytucja zatwierdzenia zarzutów przez sąd w sytuacji, która uniemożliwiałaby długotrwałe prowadzenie przeciwko przeciwnikom politycznym albo osobom niewygodnym postępowań przygotowawczych, byłaby takim zabezpieczeniem. Tak mi się wydaje, że ta formuła w takich sytuacjach jest bardzo ważną gwarancją i bezpiecznikiem przed nadużywaniem tego typu władzy. Ale przechodząc dalej, i to też ma związek pewnie z Izbą Przygotowawczą, chciałbym zapytać o areszt. Bo wiadomo, że osoby, które stają przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym, są podejrzane o, można powiedzieć, największy kaliber zbrodni. Mamy zbrodnie wojenne, zbrodnie przeciwko ludzkości, mamy agresję. Więc bardzo istotne jest dla mnie fakt, jak funkcjonuje w praktyce kwestia aresztu, jakie przesłanki są brane pod uwagę. Jak pan profesor pewnie wie, u nas wciąż obowiązuje ta przesłanka surowości grożącej kary, więc gdyby tak było, to rzeczywiście automatycznie w sytuacji Międzynarodowego Trybunału Karnego należałoby aresztować wszystkich. Natomiast obserwowałem te różne sprawy i jakkolwiek na początku większość z nich jest rzeczywiście aresztowana, tak po jakimś czasie część z nich zostaje zwolniona i w inny sposób zabezpiecza się ich stawiennictwo przed Trybunałem. Więc moje pytanie jest, jak to funkcjonuje w praktyce, czy to następuje automatycznie i jakie przesłanki są decydujące na przykład o tym, że zwalnia się osobę podejrzaną o tak okrutne zbrodnie z aresztu? To jest moje pytanie. To jest bardzo dobre pytanie, bo rzeczywiście sposób kształtowania instytucji aresztu jest bardzo ściśle związany z charakterem spraw, które podane są jurysdykcji Trybunału. Oczywiście statut deklaruje zasadę, czy regułę, zgodnie z którą punktem wyjścia jest to, że człowiek korzysta z nieograniczonej wolności lokomocyjnej. Jeżeli chcemy tą wolność ograniczyć poprzez stosowanie w tym przypadku aresztu, to muszą istnieć określone podstawy. Czyli wolność przede wszystkim, jeżeli trzeba, to areszt. Ale z tego wcale nie wynika, iżby stosowanie aresztu było tutaj czymś wyjątkowym.
Jak słusznie pan zauważa, to wynika z kilku rzeczy. Po pierwsze, wynika z kalibru spraw, co znowuż wcale nie oznacza, iżby surowość grożącej kary miała być podstawą stosowania tego środka. Nie, jak popatrzymy na podstawy, to one są, powiedziałbym, zapisane bardzo wprawdzie skrótowo, ale w cywilizowany sposób. Jest oczywiście ta materialna podstawa istnienia uzasadnionego podejrzenia, że popełniono zbrodnię podlegającą jurysdykcji statutu, trybunału. No a ponadto są takie dwie podstawowe przesłanki ściśle proceduralne, czyli jedna związana z obawą o losy postępowania, ryzyko ucieczki, matactwo i tak dalej. I druga związana, co zresztą też było w Polsce krytykowane w swoim czasie, związana z ryzykiem kontynuowania działalności, która ma charakter przestępczy. Także to wygląda jakby normalnie, ta cała sfera. Natomiast Iwan, są jeszcze inne sprawy, które muszą być wzięte pod uwagę. My, proszę pana, nie możemy po prostu tak otworzyć drzwi aresztu i kogoś zwolnić i powiedzieć, że to teraz wolnej stopy. No, przede wszystkim na przykład dlatego, że taka osoba najczęściej nie ma prawa pobytu na terenie Holandii. My funkcjonujemy na terenie państwa Królestwa Niderlandów. Sam trybunał i nasz areszt jest eksterytorialny, no ale już poza bramami więzienia to jest Holandia, to jest terytorium Holandii i taka osoba nie bardzo ma prawo tam przebywać i nawet powiedziałbym w relacji z władzami holenderskimi ten problem ciągle się pojawia, bo jeżeli my zapraszamy tutaj osoby, i to jeszcze nie tylko chodzi o oskarżonych, także o świadków, którzy stawiają się przed Trybunałem, no to pierwszą rzeczą, które te osoby robią, stawiając stopę na holenderskiej ziemi, jest złożenie wniosku o azyl. A Holandia jest krajem dość praworządnym, powiedziałbym, no i to wymusza na nich przeprowadzenie procedury administracyjnej z dwuinstancyjną kontrolą sądową i czasem dosyć długotrwającym postępowaniem administracyjnym po złożeniu wniosku azylowego. W związku z tym te osoby z tego korzystają. My w związku z tym, współpracując z władzami holenderskimi, staramy się unikać takich sytuacji, w których do takich konfliktów może dochodzić. To powoduje, wie pan, że w istocie, tak zupełnie praktycznie, to ten areszt jest regułą. To ten areszt jest regułą. My w zasadzie wszystkich naszych sprawców podejrzanych, przepraszam za słowo sprawców, o zbrodnie trzymamy w detention center, czyli w pudle. Natomiast zupełnie wyjątkowo możemy stosować takie środki półwolnościowe. No to jest wymaga oczywiście porozumienia albo z władzami lokalnymi, albo z władzami jakiegoś innego państwa, z którego możliwe jest stawiennictwo, no na przykład. To wymaga wynegocjowania w odniesieniu do każdego indywidualnego przypadku. Jeden z oskarżonych przez dłuższy czas przebywał na terenie Belgii, bo Belgowie akceptowali taką sytuację i godzili się na to, aby wypełniać nasze warunki, czyli jakby warunki, które my nakładamy, które muszą być spełnione, restrykcje. Ale to jest dość wyjątkowa sytuacja. Jedno jeszcze do tego dodam, że my mamy także obok tych czterech podstawowych zbrodni międzynarodowych jurysdykcję w zakresie przestępstw przeciwko Trybunałowi. Dokładnie rzecz biorąc, przestępstw przeciwko wymiarowi sprawiedliwości. To są ci wszyscy, którzy nam tutaj mącą, prawda, którzy nakładają do fałszywych zeznań, którzy czasem nam likwidują świadków, również fizycznie, czyli takie sytuacje. To jest inna kategoria przestępstw. To jest inna kategoria przestępstw i tutaj niekoniecznie ten areszt jest stosowany. Tu nie ma odpowiedzialności takiej zaocznej, nie ma takiej możliwości w ogóle. Osoba, przy której się postępowanie musi się przed Trybunałem stawić. Natomiast, jak pan słusznie zauważył, po tym pierwszym stawiennictwie, po wysłuchaniu zarzutów, dopuszczalna jest sytuacja, w której ta osoba uczestniczy wyłącznie za pomocą łączy audiowizualnych, na przykład tak było na przykład z prezydentem Kenii, który ze względu na swoje obowiązki, bo pełnił funkcję głowy państwa cały czas, dogadał się z Izbą, że będzie uczestniczył w rozprawach za pomocą takich łączy, to było akceptowane. Tak długo, jak długo funkcjonowało. Także to jest oczywiście różnie w różnych przypadkach, natomiast generalnie, gdyby ktoś mnie o to zapytał, to muszę powiedzieć, że tutaj regułą jest areszt. Tu jest regułą areszt. I nie ma co sobie mylić oczu, pomimo, że zapisano co innego.
Rozumiem, rozumiem. Dziękuję bardzo za tę odpowiedź. Będziemy zmierzać już powoli do końca, ponieważ kolejne pytania czekają goście, więc chciałem zadać ostatnie pytanie. Moje ostatnie pytanie dotyczy pomyłek sądowych, ponieważ chciałem się zapytać, czy zdarzają się pomyłki sądowe? Jaka jest rola Izby Odwoławczej? W sensie, jak często dochodzi do uniewinnienia pomimo skazania? Na przykład trafiła w moje ręce sprawa Jean-Pierre'a Bendy-Gombo, który w pierwszej instancji został skazany na bagatela 18 lat pozbawienia wolności, natomiast Izba Odwoławcza go uniewinniła, więc co się z tym wiąże? Oczywiście wiąże się z tym potem wniosek właśnie o odszkodowanie za aresztowanie i skazanie, więc pytanie jest, jak często do tego dochodzi i jakie są najczęstsze pomyłki sądowe w toku tej procedury? Pewnie wyjaśnienia wymagałoby to, co pan rozumie pod pojęciem pomyłki sądowej, no bo oczywiście, że po to jest system kontroli odwoławczej, aby orzeczenia, które zostaną ocenione jako wadliwe, zostały naprawione, albo też aby sprawa została ponownie zwrócona do rozpoznania, jeśli orzeczenie, które zostało wydane, dotknięte jest jakąś wadą. No i oczywiście takich sytuacji, kiedy to następuje, kiedy Izba Odwoławcza interweniuje, jest bardzo wiele. Jest bardzo wiele i to dotyczy nie tylko spraw, tych decyzji finalnych, czyli wyroków wskazujących, czy wyroków, którymi wymierza się karę, bo to są dwa różne rodzaje wyroków, ale dotyczy niezliczonych ilości decyzji proceduralnych, które jakby zapadają w toku samego postępowania i podlegają kontroli odwoławczej. Takich sytuacji jest bardzo wiele oczywiście, że Izba Odwoławcza interweniuje, zmienia te orzeczenia, naprawia, zwraca do pewnego rozpoznania. Natomiast w praktyce niewiele jest orzeczeń, w których taka interwencja, no tak daleka, drastyczna, dotyczy tych spraw głównych, czyli samych wyroków skazujących, czy wyroków wymierzających karę. Mamy jedną z takich dużych spraw, w których Trybunał w instancji odwoławczej zwrócił do ponownego rozpoznania kwestię wymiaru kary, ze względu na pewne błędy, które się wkradły i to po prostu poprawiono i nie było wielkiego hałasu. No ale mamy też, jak pan słusznie zauważył, wielką sprawę Bęba, gdzie doszło do uniewinnienia po uprzednim skazaniu instancji pierwszej. Nie wiem, czy to jest pomyłka sądowa, czy pan to kwalifikuje jako pomyłkę. To jest normalny proces sądowy, w którym sędziowie pierwszej instancji zajmują określone stanowisko, którego nie akceptują sędziowie odwoławczy. No, po prostu taki jest, jaki jest tego rezultat. Akurat w tej sprawie nie było innej opcji. No, w sytuacji, kiedy sędziowie odwoławczy zajęli takie stanowisko, jakie wypracowali, żadne inne rozstrzygnięcie nie wchodziło w rachubę. To znaczy, po prostu sprawy nie dało się uratować, w sensie nie dało nawet naprawić tego wyroku, no, tylko po prostu jedną konsekwencją jest uniewinnienie. I tak czasem bywa, no to sędziowie to wiedzą wreszcie w sytuacji, tak czasem po prostu się zdarza. No, to jest jedna taka sprawa, która miała miejsce i oczywiście, no cóż, jako sędzia muszę powiedzieć, że no, nie powinno to mieć miejsca. No, to jest bardzo niekorzystna sytuacja i dla wizerunku Trybunału, i ze względu na negatywny odbiór tego przez państwa strony, prawda? No, ale no, decydują pryncypia. No. I akurat o tej sprawie trudno się mówi, bo ja akurat użyłem zdanie odrębne od tego wyroku, bo ja jestem sędzią odwoławczym i się kategorycznie nie zgadzałem, co zostało opublikowane, więc niczego nie zdradzam, z rozstrzygnięciem większości w tej sprawie. No ale rzecz się zbiła po pewną interpretację prawa. No, odmiennie rozumieliśmy znamiona zbrodni, która została w pierwszej instancji przypisana. Może się zdarzyć, sądzę, że jest to normalny proces, aczkolwiek no, pewnie na tym poziomie nie powinno dochodzić do takiej sytuacji. No, na koszty, ze względu na przewlekłość tego postępowania, na społeczny odbiór w ogromnej skali, no, na wiele różnych innych czynników. Dobrze, dziękuję bardzo panie prezydencie za tą krótką rozmowę. Żałuję, że nie mam więcej czasu, ponieważ tematów, o których mówiliśmy, tak, jest bardzo dużo. Natomiast to, że dalsza część będzie jeszcze bardziej owocna i ciekawa, także z mojej strony bardzo dziękuję i zapraszam do kolejnej części. Przekazuję głos panu rzecznikowi Adamowi Bodnarowi. Dziękuję panie rzecznik.
Dziękuję panie doktorze za przeprowadzenie tej rozmowy z panem prezydentem, profesorem Piotrem Hofmańskim. I drodzy państwo, teraz przechodzimy faktycznie do tej drugiej fazy, w trakcie której chciałbym poprosić kilka osób o wyrażenie takiego krótkiego stanowiska, refleksji na temat i aspektów procedury karnej i funkcjonowania Międzynarodowego Trybunału Karnego. To jest część, w której także zachęcam państwa do zadawania pytań. Jeżeli mamy obserwujących nas na YouTubie, to serdecznie zachęcam do wysyłania pytań. Te pytania będą mi przekazywane i będę starał się na bieżąco panu prezydentowi te pytania przekazywać. Natomiast, drodzy państwo, zacznijmy dyskusję w taki sposób dość nietypowy, ponieważ mamy tutaj wśród naszych gości zgromadzone tak zwane połączone siły dziekańskie, a mianowicie mamy dziekanów okręgowych rad adwokackich, którzy wzięli udział w takiej bardzo nietypowej aukcji, aukcji, w której wylicytowano naprawdę jakąś ogromną sumę za książkę Ochrona praw człowieka, która została napisana w 1991 roku i wydana przez właśnie pana profesora Piotra Hofmańskiego. To była książka, jedna z pierwszych, których, jeśli nie pierwsza, w ogóle, w której analizowano na poważnie, co znaczy Europejska Konwencja Praw Człowieka i normy międzynarodowe praw człowieka dla naszego systemu prawnego. No i te połączone siły dziekańskie książkę wylicytowały, a kwota została przeznaczona na inicjatywę, która się nazywa Tour de Konstytucja. To jest inicjatywa, która rusza 4 czerwca. Pierwsze spotkania odbędą się w Radomiu, później w Kielcach, a później w zasadzie ponad 100 miast jest uwzględnionych na mapie Tour de Konstytucja. Będzie jeździł bus, którym będzie kierował pan Robert Hojda i będzie wwożona nim właśnie konstytucja i przy tej okazji w różnych miastach będą się odbywały spotkania. Także cel absolutnie szczytny i miejmy nadzieję, że ta konstytucja przyjeżdżająca do danego państwa, do danego miasta przysporzy wiele radości naszym obywatelom. I z tych połączonych sił dziekańskich, no nie wszyscy z nami mogli być dzisiaj, pan dziekan Bartosz Tytunik nie mógł być ze względu na czynności procesowe. Tak to bywa z adwokatami, że nie mogą. Też chciałem poprosić o głos pana mecenasa Mikołaja Kozaka, który bardzo ostro licytował do ostatniego momentu, ale z połączonymi siłami dziekańskimi przegrał. Też ma dzisiaj czynności procesowe, ale jest z nami tak. Pani dziekan Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska z Warszawy, jest pan dziekan Piotr Dobrołowicz ze Szczecina oraz jest pan dziekan Michał Bukowiński z Bydgoszczy. Wszędzie tam na pewno będzie tur i tur dojedzie. Ja bym państwa poprosił o kilka słów każdego z państwa komentarza, refleksji, a później bym poprosił o głos pana sędziego prezesa Stanisława Zabłockiego i panią mecenas Marii Radziejowską, która no, jest osobą, która bardzo intensywnie zajmuje się problematyką MTK. Była na praktyce przecież, na stażu długim w MTK, a teraz współpracuje z panem mecenasem Mikołajem Pietrzakiem. Może byśmy zrobili taką rundkę krótką tych pięciu osób, każdy ze swoją refleksją. Później bym oddał głos panu prezydentowi, a następnie bym wrócił do pytań zadawanych przez naszą publiczność. Także zacznijmy może od pani dziekan Katarzyny, pani dziekan doktor Katarzyny Gajowniczek-Pruszyńskiej. Szanowny panie rzeczniku, bardzo dziękuję. Olbrzymia trema, jak pan rzecznik wywołuje do odpowiedzi, ale przy okazji też olbrzymi zaszczyt. Bardzo dziękuję jeszcze raz za zaproszenie. Z wielką przyjemnością wysłucham pana profesora Piotra Hofmańskiego. Muszę powiedzieć, że jestem praktykiem karnistką, ale rzemieślnikiem typowo pracującym w prawie polskim i na polskiej ziemi, więc dla mnie informacje przekazywane przez pana prezydenta są absolutnie źródłem wiedzy, którego nie posiadałam wcześniej, który jest dla mnie bardzo ciekawym poszerzeniem horyzontów na temat tego, jak funkcjonuje Międzynarodowy Trybunał Karny. Ja mam bardzo konkretne pytania do pana prezydenta, które związane są oczywiście z aktualną sytuacją legislacyjną w obszarze procedury karnej w Polsce, a która może być, no, myślę, że nie w aktualnych czasach, ale w przyszłości inspirowana chociażby innymi systemami prawnymi.
A mianowicie mam pytanie dotyczące oceny pana profesora funkcjonowania instytucji, która co jakiś czas pojawia się w koncepcji legislacyjnej w Polsce jako lek na całe zło przewlekłości postępowania karnego, mianowicie instytucji sędziego śledczego, czy może sędziego pokoju, jak aktualnie jest on przez ustawodawcę czy projektodawcę bardziej nazywany. I czy rzeczywiście jest tak, że biorąc pod uwagę także plany reformy dalszej, w cudzysłowie reformy wymiaru sprawiedliwości, a mianowicie spłaszczenia systemu sądownictwa powszechnego, może on funkcjonować jako te remedium i jako taki zapalnik do tego, co aktualnie jest największym celem ustawodawcy, mianowicie szybkości i sprawności postępowania. A ponieważ spotkanie z panem prezydentem dotyczyć ma też tego, czego możemy się nauczyć, dowiedzieć z funkcjonowania Trybunału w aspekcie także i szybkości jego funkcjonowania, tu bym prosiła pana profesora o udzielenie mi informacji, jak pan profesor widzi te koncepcje, które się pojawiają na razie w przestrzeni bardziej medialnej, chociaż też informacje nadchodzą takie, że one prawdopodobnie mają w końcu znaleźć się także i w ścieżce legislacyjnej. Czyli moje wystąpienie, panie rzeczniku, sprowadza się do bardzo konkretnego pytania. Ja mam tych pytań oczywiście znacznie więcej, związanych na przykład też z drogą odpowiedzialności, ewentualnej odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów Trybunału, jak ona wygląda. Myślę, że to byłoby także interesujące dla nas, przyglądając się temu, co aktualnie dzieje się w Polsce i tego, jak funkcjonuje Izba Dyscyplinarna, która nie jest sądem w Polskim Sądzie Najwyższym. Także podsumowując, takie trzy moje pytania, panie rzeczniku, mam nadzieję, że pan rzecznik wybaczy, że je stawiam w miejsce składania jakiegoś oświadczenia. Bardzo dziękuję. Dziękuję serdecznie. Drodzy państwo, zrobimy to tak, jak pan prezydent Mański jakby przechodził kolejną procedurę habilitacyjną, prawda? Tak to jest na tych, czy obrony doktoratu, że się zbiera te wszystkie pytania po kolei, później się komentarzy i później się odpowiada łącznie, także tutaj niech pan prezydent się poczuje trochę przez chwilę, jak właśnie jakby był u siebie w katedrze na Uniwersytecie Jagiellońskim. To teraz może w takim razie pan dziekan Piotr Dobrołowicz prosto ze Szczecina. Witam państwa bardzo serdecznie. Panie rzeczniku, bardzo dziękuję za zaproszenie. To rzeczywiście ogromny zaszczyt, że mogę uczestniczyć w takim spotkaniu z wybitnymi prawnikami, z osobami, które są zaangażowane nie tylko w budowanie wymiaru sprawiedliwości w ostatnich 30 latach w okresie III Rzeczpospolitej Polski, ale również są zaangażowane w to, żeby dzisiejsze nasze sądy, sądy niezależne i niezawiśli sędziowie przetrwali ten trudny okres burzy i naporu, powiedziałbym, burzy i naporu politycznego, takiej powiedziałbym też i zachłanności polityki, tego czynnika politycznego na to wszystko, co się wokół nas dzieje. Za to chciałem oczywiście również podziękować panom sędziom, ale i również rzecznikowi, który prowadzi to dzisiejsze spotkanie. Przechodząc do dwóch rzeczy, bo chciałbym powiedzieć o dwóch rzeczach. Pierwsza to jest ta, dlaczego w ogóle się tutaj znaleźliśmy. Rzeczywiście dość przypadkowo, ale cieszę się, że taka inicjatywa, cieszę się, że ona miała miejsce i że została przeprowadzona dość przypadkowo. Zaangażowaliśmy się w licytację publikacji pana prezydenta, obecnego prezydenta MTK. No i udało nam się te publikacje wylicytować. Cel był szczytny, bo nie zamierzamy się dzielić we własnych biblioteczkach tym cennym egzemplarzem raz na kilka miesięcy, ale postanowiliśmy w ten sposób wesprzeć inicjatywę Tour de Konstytucja, która przecież służy temu, żeby niezależne sądy i niezawiśli sędziowie mogli funkcjonować w naszej rzeczywistości, mogli ten trudny okres przetrwać. Stąd bardzo się cieszymy, że takim wspólnym sumtem czterech osób udało nam się w czymś takim uczestniczyć. Druga kwestia, którą chciałem poruszyć, a w zasadzie co do której chciałem zadać kilka pytań panu prezydentowi, panu sędziemu, dotyczy już jednak z funkcjonowania samego MTK. I myślę, że spostrzeżeń, jakie pan prezydent ma, związane
z efektywnością tej specyficznej instytucji międzynarodowej, specyficznego ciała. Znaczy, zmierzam do tego, czy w kontekście pojawiającej się czasami krytyki dotyczącej tego, co się dzieje w MTK, tego, w jaki sposób on proceduje, czy może pan powiedzieć, że ta procedura, czy też, że funkcjonowanie MTK jest efektywne? To znaczy, czy w kontekście tego, ilu sygnatariuszy z statutu rzymskiego w chwili obecnej jest podpisanych pod tym statutem, czy można powiedzieć, że MTK, idea MTK się sprawdza? Druga rzecz, czy prowadzone postępowania, dochodzenia, później sprawy, rzeczywiście można powiedzieć, że to jest duża liczba, duży ich wymiar i czy również pan jako prezydent MTK może być z tego powodu zadowolony, bo przecież pojawiają się również głosy krytyczne mówiące o tym, że MTK w zasadzie zajmuje się w dużej mierze sprawami, które mają miejsce na kontynencie afrykańskim. Czy jest jakakolwiek szansa, żeby to zmienić i żeby jednak funkcjonowanie MTK jako przejawu idei bardzo szczytnej i bardzo potrzebnej chyba dla świata obywatelskiego, dla świata kierującego się w stronę zachowania wartości, praw i wolności obywatelskich, czy w ogóle istnieje taka szansa, żeby ta lista państw sygnatariuszy statutu rzymskiego poszerzała się? Nie wiem, nie jestem pewien, czy w ostatnich latach, czy od momentu de facto podpisywania, ratyfikacji tego statutu rzymskiego na przełomie wieków, czy w ostatnich latach, w ostatniej dekadzie jakiekolwiek państwa podpisywały się pod tym statutem rzymskim. Czy nie jest tak, że ta polityka, o której wspomniał pan na samym początku, że odciska jednak piętno na bieżącym funkcjonowaniu MTK, nie jest takie, że jednak z każdą kolejną dekadą ten zakres możliwości MTK mimo wszystko się coraz bardziej zmniejsza? To są takie pytania, okoliczności, które przychodzą mi do głowy, kiedy czytam raz na jakiś czas o MTK i kiedy widzę w zasadzie tylko i wyłącznie nazwiska pojawiające się w kontekście konfliktów na kontynencie afrykańskim. Ja wiem, nie tak dawno chyba nawet wspominaliśmy o jednej kwestii, o jednym konflikcie na terenie Afganistanu i o problemach związanych z tym, żeby takie dochodzenie w ogóle kontynuować. Z tego co wiem, chyba jeden z urzędników MTK nie dostał wizy od prezydenta USA, prezydenta Trumpa i nie było możliwe realizowanie pewnych czynności. No, w tej sytuacji pojawia się pytanie, na ile MTK może rzeczywiście wypełniać swoje zadania na świecie, no bo przecież do tego chyba został, tak to rozumiałem, do tego został też powołany. Tych pytań oczywiście jest więcej, tutaj się przyłączam do tego stwierdzenia mojej przedmówczyni, pani mecenas Gajowniczak-Pruszyńskiej, że pewnie tych kwestii, aspektów, o których moglibyśmy porozmawiać, jest więcej, ale ja bym zadał tylko i wyłącznie pytanie takie, czy dotyczące tego, w jaki sposób pan odbiera te kwestie efektywności MTK w chwili obecnej, w dzisiejszych czasach. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, dzisiaj rano w TOK FM prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski, a dzisiaj wieczorem z nami dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Bydgoszczy, pan mecenas Michał Bukowiński, któremu teraz oddaję głos. Dziękuję. No, udział w dzisiejszym spotkaniu jest dla mnie olbrzymim wyróżnieniem. Nie zawaham się użyć nawet słowa zaszczytem. A możliwość zabrania głosu w tej dyskusji no, wręcz jest dla mnie czymś onieśmielającym, ale postaram się zebrać myśli jak najbardziej w sposób zborny, podzielić się moją refleksją. W jakim sensie będę chciał rozwinąć to, co wydaje mi się zasygnalizował już pan dziekan Dobrołowicz, bo z jednej strony wydaje mi się, że idea funkcjonowania takiego międzynarodowego sądu karnego jest ideą no, wspaniałą. Oto społeczność międzynarodowa umawia się, że będzie ścigać, rozliczać najcięższe zbrodnie w skali świata. No, trudno o bardziej obrazowy symbol
tego, co rozumiemy pod pojęciem sprawiedliwości, takiej ogólnoświatowej. Ale wydaje mi się, że też ta idea, czy sposób zrealizowania tej idei już u jej zarania niesie w sobie pewne zagrożenie. Jestem ciekaw zdania pana prezydenta. W takiej oto kwestii, czy zgodziłby się z taką oto tezą, że jeżeli ten model funkcjonowania Międzynarodowego Trybunału Karnego, z którym mamy do czynienia dzisiaj, mam na myśli określony zakres jurysdykcji i faktyczny sposób, faktyczne możliwości efektywnego realizowania tej jurysdykcji, utrzyma się w dłuższym czasie, to może to, obym był złym prorokiem, może to być przyczyną klęski tej idei Międzynarodowego Trybunału Karnego. Co tam mam na myśli? W ostatnim czasie, to nie jest nowa krytyka, ona trwa, ale w ostatnim czasie wydaje mi się, może się nawet nasiliła. To jest krytyka, która zarzuca Trybunałowi po pierwsze to, choć to zarzuty głównie do instytucji prokuratora adresowane, że no, Trybunał jest poniekąd ślepy na pewne zachowania, a więc z jednej strony mamy na przykład pewne rozepchnięcie jurysdykcji w zakresie konfliktu palestyńsko-izraelskiego, a z drugiej strony krytycy wskazują, że Trybunał zdaje się nie dostrzegać na przykład sytuacji na Cyprze, w Maroku. No i mamy drugi problem wielki, a mianowicie, że no, najwięksi gracze polityki międzynarodowej jurysdykcji Trybunału w zasadzie nie uznają. I teraz to, czego się obawiam, że akceptacja tego stanu rzeczy albo brak siły społeczności międzynarodowej, by taki układ, by taki sposób funkcjonowania Trybunału zmienić, może doprowadzić do konstatacji, że za czas jakiś Trybunał zostanie uznany za sąd dla przegranych i słabych. Sąd dla tylko niektórych, tych, których społeczność międzynarodowa na gruncie politycznym zdecydowała się wydać niejako Trybunałowi. Czyli pojawią się, czy zostanie niejako ugruntowana, utrwalona w przestrzeni międzynarodowej podział na równych i równiejszych. I taką obawą w zasadzie, czy takim moim, przepraszam, pesymistycznym spojrzeniem na MTK, czy przyszłość MTK, chciałem się podzielić. Nie ukrywam, licząc, że pan prezydent rozwieje te moje wątpliwości i nas wszystkich uspokoi, że przed MTK świetlana przyszłość i prędzej czy później wszystkie kraje uznają jego jurysdykcję. A tu z kolei byłbym ciekaw, czy pan prezydent i gdzieś wybiegając w przyszłość w swojej wyobraźni prawniczej jest w stanie wskazać wydarzenie albo rodzaj argumentów czy wydarzeń, które w sferze międzynarodowej musiałyby dojść, żeby no, jurysdykcja Trybunału została powszechnie zaakceptowana. Dziękuję. Bardzo serdecznie dziękuję panie dziekanie za uwagi oraz za pytania i połączonym siłom dziekańskim także dziękuję za to, że państwo tak tutaj bardzo porządnie się przygotowali do tego naszego dzisiejszego spotkania, bo myślę, że już nie mogę się doczekać odpowiedzi na te pytania, ale zanim do tych odpowiedzi dojdziemy jeszcze, to teraz nasz nieoceniony sędzia Stanisław Zabłocki. Dziękuję za zaproszenie na spotkanie. Raz jeszcze wszystkich państwa serdecznie witam. Przyznam się, że największy kłopot to chyba mam z tytulaturą, bo nie wiem, czy z uwagi na wieloletnią przyjaźń nadal mam mówić Your Honor, Mr. President of ICC, czy wystarczy po prostu Ekscelencjo Piotrze. Przyjmę tę drugą formułę. I chcę uczynić zastrzeżenie, że nie przygotowywałem się do zadawania pytań, bo w ostatniej chwili dołączyłem z inicjatywy pana profesora Bodnara do tego przemiego panelu, ale uważam, że jak najwięcej swojego czasu chciałbym oddać naszemu wspaniałemu dzisiejszemu gościowi i dlatego bardzo krótko najpierw o jednej rzeczy, którą można byłoby nazwać dopieszczeniem gościa, bo to jest bardzo ważne, jak się ma takiego wspaniałego i honorowego gościa, to należy go w jakiś sposób dopieścić. Otóż Piotrze,
jedną z takich twoich niespełnionych idei to była rzeczywiście owa kontradyktoryjność w polskim procesie karnym. Wiemy, co się stało już po twoim wyjeździe, wiemy, jak obaj to ocenialiśmy, a nawet przeżywaliśmy. Chcę ci poinformować, a na pewno potwierdzą to obecni tutaj w tej chwili tylko dwaj przedstawiciele tego triumviratu dziekańskiego, że coraz więcej osób powraca do idei kontradyktoryjności. Na przykład na Facebooku zaczął się bardzo ciekawe dyskusje w tej chwili, zarówno z udziałem sędziów, jak i z udziałem adwokatów, którzy troszkę po nie w czasie, zarówno sędziowie, jak i adwokaci, zaczynają doceniać ideę wielkiej reformy z 2013, no właściwie 2015 roku, bo ruszała 1 lipca 2015 roku i wyrażają nadzieję, że przyjdzie dobry czas, kiedy będzie można do tych rozwiązań powrócić. Ale to tak toniem informacyjnym, a teraz dwa pytania. Jedno z zakresu, który zakres moglibyśmy nazwać zakresem prawa procesowego, przy czym będę starał się to wiązać z działalnością ICC oczywiście, bo przecież skoro mamy pana prezydenta ICC, to nie będziemy dyskutować przede wszystkim o procedurze polskiej. A drugie pytanie związane z bardziej z taką problematyką materialno-prawną, ale też związaną z działalnością MTK. To najpierw to pytanie procesowe, które uważam za o wiele łatwiejsze, ale wydaje mi się, że warto byłoby, abyś o tym, Piotrze, opowiedział. Otóż wielu sędziów polskich, w szczególności tych młodych sędziów z sądów powszechnych, którzy zmagają się z olbrzymią ilością spraw, które mają na wokandach. Tak sobie myślą o tym MTK, co oni tam robią. Kilkanaście spraw tak naprawdę w obrocie, w tak zwanym obrocie, a w szczególności w takiej izbie odwoławczej, w której orzekał przede wszystkim pan sędzia Hofmański. Chciałbym, abyś opowiedział nam wszystkim, jak rozbudowany jest system środków odwoławczych przed MTK, bo to jest bardzo interesująca chyba materia, który sprawia, że sędziowie tej appeal chamber, w której przewodniczyłeś, zanim zostałeś prezesem całego Trybunału, naprawdę mają co robić. Jak to jest nieporównywalne z naszym systemem odwoławczym ograniczonym jednak do tylko pewnego etapu i bardzo ścisłych, kilku enumeratywnie wymienionych skarg odwoławczych. I przy tym niejako pytaniu procesowym może byłbyś łaskaw podzielić się z nami, właściwie to zasygnalizowałeś, ale to może być dla odbiorcy polskiego bardzo interesujące w rozwinięciu na pewne dodatkowe szczegóły, w jaki sposób pewne idee, które zostały wypracowane na gruncie procedury polskiej, kontynentalnej, udało ci się w jednej ze spraw, o której rozmawialiśmy kiedyś z udziałem zresztą innych interlokutorów, sprzedać, w cudzysłowie oczywiście, sprzedać w jednej z bardzo ciekawych spraw. To tam chodziło wtedy o możliwość przekonania roli nie tylko granic wniesionego środka odwoławczego, ale i zarzutów odwoławczych. I to jest to pytanie procesowe. A pytanie materialne wiązałoby się z czymś, o czym też kiedyś rozmawialiśmy, a co na gruncie polskim jest nam w tej chwili bardzo potrzebne, abyś przybliżył nam to, w jaki sposób na gruncie statutu rzymskiego jest rozumiana taka pewna przesłanka składająca się na jeden z elementów kognicji Trybunału nie pod względem intertemporalnym, tylko pod względem ratione materii. I oczywiście nie chodzi o opowiadanie, prawda, o wszystkich przesłankach od artykułu 5 tam do 9 statutu rzymskiego, tylko o jeden ważny szczegół, mianowicie jak przy zbrodni przeciwko ludzkości może odgrywać rolę ten czynnik,
który jest w prawie międzynarodowym nazywany czynnikiem gravity. I czy w szczególności na gruncie niektórych tych podpunktów artykułu 7 ustępu 1, bo nie mówimy oczywiście o tych takich oczywistych sprawach jak zabójstwo, eksterminacja, niewolnictwo, deportacje. Chodzi o te takie w cudzysłowie znowu drobniejsze, wymagające stwierdzenia odpowiedniego stopnia ciężkości przewinienia, które miałoby być uznane za zbrodnie przeciwko ludzkości. To nam na gruncie polskim, na gruncie niektórych spraw, które są wytaczane w tej chwili przeciwko nie tylko przedstawicielom wymiaru sprawiedliwości, ale innym funkcjonariuszom publicznym, mogłoby, tak to określę, troszkę rozświetlić horyzont. Dziękuję bardzo. Bardzo serdecznie dziękuję panie sędzio za pytania i uwagi. I last but not least pani mecenas Maria Radziejowska. Dobry wieczór Państwu. Bardzo się cieszę, jestem zaszczycona, że mogę wziąć udział w dzisiejszym spotkaniu i że mogę uczestniczyć tutaj na platformie Zoom. Moje doświadczenie niewielkie, jeśli chodzi o funkcjonowanie Trybunału, doprowadziło mnie i też obserwacja pracy Trybunału przez ostatnie lata, doprowadziła mnie do takiego wniosku, że to postępowanie kontradyktoryjno-kontynentalne, jakie ma zastosowanie przed Trybunałem, w zasadzie zostało tak stworzone i tak jest wdrażane w praktyce, by maksymalnie zabezpieczyć gwarancje procesowe i rzetelność postępowania, gwarancje procesowe oskarżonego. Jestem ciekawa, czy pan prezydent, pan profesor zgadza się z moją obserwacją. Wydaje mi się, że jest to na pewno system, który z perspektywy adwokata obrońcy chciałoby się przenieść do systemu krajowego i na realia polskiej sali sądowej, jeśli chodzi o tą optykę przez właśnie optykę gwarancji procesowych oskarżonego. Z drugiej strony Trybunał jest, wydaje mi się, że często się mówi właśnie o Trybunale jako instytucji, która została utworzona w praktyce de facto do sądzenia rzezimieszków z Afryki. Tak? Jest to poniekąd, znaczy jest to na pewno olbrzymie uproszczenie. Trybunał działa w swoich uwarunkowaniach geopolitycznych. Natomiast zapomina się chyba o tym, może w tej dyskusji, na pewno dzisiaj zapomnieliśmy o tym, że Trybunał jest pierwszym Trybunałem Międzynarodowym, który został utworzony i który zapewnia pokrzywdzonym udział w postępowaniu przed Trybunałem. W związku z tym Trybunał jest również bardzo obecny na terytorium krajów, których te postępowania dotyczą. Ma cały aparat właśnie field offices, które prowadzą czynności informacyjne, popularyzują, ale też po prostu zapewniają dotarcie do pokrzywdzonych, dotarcie Trybunału, tego co się dzieje w Trybunale do tych społeczności lokalnych, co też oczywiście w przyszłości ma nadać jakieś legitymizacji tym decyzjom Trybunału, prawda, i uznaniu tych decyzji przez społeczności lokalne. Natomiast moje odczucie jest takie, że to zapewnienie pokrzywdzonym udziału w postępowaniu jest tak naprawdę bardzo symboliczne. I tutaj moje kolejne pytanie do pana prezydenta. Jak pan widzi te możliwości procesowe pokrzywdzone w postępowaniu? Ja oczywiście, znaczy to jest właśnie może perspektywa, która jest mi najbliższa, bo jestem zaangażowana w sprawie Dominika Onguena i w postępowaniu, które z mecenasem Pietrzakiem zresztą, które dotyczyło
decyzji o wszczęciu postępowania w Afganistanie, właśnie z perspektywy pokrzywdzonych. Natomiast no, wydaje mi się, że to jest coś z kolei, co Trybunał mógłby postarać się wdrożyć czy też interpretować postanowienia statutu rzymskiego bardziej w sposób bardziej przyjazny pokrzywdzonym i wdrażać pewne rozwiązania, które istnieją w procedurze kontynentalnej, na przykład polskiej. Moje pytanie... takie... Pani mecenas, bo tych pytań już jest tak 15, jak ja naliczyłem. Chyba może dwa byśmy, takie zasadnicze. Jedno... Się, no tak, myślę, że no już może... Jeżeli jeszcze jedno mogę. Ono jest trochę, nawiązuje do pytania pana sędziego Zabudzkiego. Jeśli chodzi o postępowanie przed Izbą Apelacyjną i w ogóle możliwość wnoszenia apelacji w toku postępowania, a nie od wyroku sądu, Izby Pierwszej Instancji. Ja miałam zawsze wrażenie, że tak naprawdę te możliwości, że statut zapewnia zniesienie, powiedzmy, tłumacząc to na polską procedurę, zażalenia od decyzji izby procesowej, tylko w niektórych bardzo sytuacjach. Natomiast jest takie ogólne postanowienie, które mówi, że można skarżyć decyzję, jeżeli ona ma wpływ na rzetelność postępowania lub może mieć wpływ na wynik postępowania. Natomiast tutaj warunkiem jest wydanie zgody na wniesienie takiego zażalenia, takiej apelacji przez izbę, która tę decyzję wydała. I to wydaje mi się przez wiele lat hamowało trochę Izbę Apelacyjną w dość ciekawych sprawach, kiedy postanowienie mogłaby rozstrzygające właśnie ciekawe kwestie procesowe wydać, a tego nie mogła zrobić, bo nie było zgody ze strony Izby Pierwszej Instancji. Dziękuję uprzejmie i przepraszam za zajęcie tak dużo czasu. Dziękuję bardzo pani mecenas. Drodzy państwo, tak jak powiedziałem, 5 osób się wypowiadało, 2 do 3 pytania na osobę. To daje od no, co najmniej kilkanaście pytań na odpowiedź. Nie wiem, jak sobie pan prezydent z tym poradzi, ale ponieważ moja rola tutaj to jest taka rola trochę moderatora, trochę entertainera, to chciałem państwu powiedzieć, że jest jedna rzecz, o której mogą się państwo dowiedzieć z mojego podcastu, który przeprowadziłem z panem profesorem Piotrem Hoffmańskim, a mianowicie taki malutki szczególik, ale myślę, że istotny dla świata prawniczego, a mianowicie pan profesor Hoffmański zna Amal Clooney. No i właśnie, i w ten sposób oddaję głos panu prezydentowi. Panie prezydencie, tak 20 minut na odpowiedzi, także spokojnie i o 19 przejdę do pytań od publiczności, bo kilka pytań jest. Tak mi się wydaje, że możemy sobie pozwolić na, powiedzmy, przedłużenie o 15 minut, zważywszy, że zaczęliśmy ciuteńkę później. Tak, dziękuję bardzo. O Amal Clooney nie będę opowiadał i o tej znajomości, ale ta znajomość jest naprawdę czysto na gruncie czysto profesjonalnym. Po prostu jest to jedna z pań, która prezentuje argumenty przed Trybunałem. Ale nie o tym mam mówić. Pytań jest bardzo, bardzo wiele i muszę powiedzieć, że niezwykle interesujących pytań. Ja postaram się te pytania trochę zblokować, ponieważ niektóre ze sobą, no, da się to chyba zrobić, żeby na niektóre kwestie odpowiedzieć kompleksowo. Otóż tak, zaczynając od kwestii, która chyba jako jedyna trochę wybiega poza funkcjonowanie Trybunału, a nawiązuje wprost do procedury polskiej, to jest pytanie pani mecenas Katarzyny Gajowniczek-Pruszyńskiej dotyczące sędziego śledczego i sędziego pokoju. Ja trochę w ogóle wypadłem z tego polskiego nurtu. Śledzę oczywiście wydarzenia, które mają miejsce, natomiast nie śledzę tych wszystkich projektów, które również w zakresie procedury, bo mi po prostu trochę nie wystarcza na to czasu. Jeżeli pani twierdzi, że sędzia pokoju to jest to samo, co sędzia śledczy i że tak jest nazywany teraz sędzią śledczy, no to jest jakieś w ogóle fundamentalne nieporozumienie, ponieważ instytucja sędziów pokoju wyrosło na zupełnie innym gruncie. To jest kontynentalna instytucja, która odwołuje się do tradycji nieprofesjonalnego sądzenia drobnych spraw na poziomie lokalnym,
które to sądzenie ma zastąpić zaangażowanie państwowego aparatu wymiaru sprawiedliwości. Czyli jakby troszkę takie kolegia, powiedziałbym, nasze sprzed lat. Natomiast instytucja sędziego śledczego czy zupełnie czemuś innemu. No myśmy mieli w Polsce bardzo długą dyskusję na temat sędziego śledczego. Ja nie byłem nigdy bezpośrednio zwolennikiem tej instytucji, co wcale nie oznacza, jeśli jestem zwolennikiem ochrony praw uczestników postępowania, zwłaszcza oskarżonych, a głównie temu przecież ta instytucja miałaby służyć. Ja po prostu sądzę, że przy odpowiednio skonstruowanych przepisach proceduralnych tą funkcję może spokojnie wykonywać sąd pierwszej instancji i tak to się zresztą w Polsce zawsze działo. Więc no, nie chciałbym tutaj głębiej wchodzić w tą problematykę, bo pan profesor Bodnar dał mi minut 20 na ustosunkowanie się do zagadnień, które są niesłychanie skomplikowane. I jedna tylko jeszcze uwaga dotycząca tego pytania. Mianowicie ja naprawdę nie rozumiem, w jaki sposób wprowadzenie instytucji sędziego śledczego lub też instytucji sędziów pokoju miałaby przyspieszyć postępowanie. Ze sprawnością postępowania to w moim osobistym przekonaniu nie ma kompletnie nic wspólnego, no ale pewnie jakaś tam retoryka za takim projektem idzie. Przepraszam, nie jestem na tyle na bieżąco, żeby się do tego w szczegółach ustosunkować. Pani także pytała o kwestię odpowiedzialności dyscyplinarnej. To jest oczywiście znowuż wielki temat. Statut akurat zawiera bardzo szczegółowe rozwiązania dotyczące odpowiedzialności dyscyplinarnej, aczkolwiek ta skala, wie pani, jest zupełnie oczywiście inna. Jest to inny problem niż kwestia odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów na poziomie krajowym, bo my mamy 18 sędziów. No jeszcze się po prostu nie zdarzyło, żeby ktoś odpowiadał dyscyplinarnie przed ciałami, które do tego zostały powołane. Aczkolwiek oczywiście może się zdarzyć i wcale muszę pani powiedzieć, że nie jest tak kolorowo tutaj, to znaczy to nie jest tak, że mamy wspaniały system odpowiedzialności dyscyplinarnej. On jest krytykowany, ponieważ angażują czynniki administracyjne i uzależnia cały system odpowiedzialności dyscyplinarnej od zgromadzenia państw stron, czyli ciała, które powołało sędziów. To jest krytykowane, że tutaj dyskutuje się o możliwości powołania jakiegoś międzynarodowego koncylium sędziów z udziałem również sędziów krajowych, które mogłyby o tym orzekać, ale to jest w sferze projektów. Także tutaj wielki temat to jest, ale to wcale nie jest tak, że mamy skąd czerpać wzory. Jeśli chodzi. Oczywiście nie ma tutaj nielegalnego sądu w tym systemie, ale nie jest to system, który chciałbym petyfikować. Ale skoncentruję się na zagadnieniach, które zostały tu poruszone. Po pierwsze, niesłychanie interesujące zagadnienie ogólne poruszone przez pana mecenasa Michała Bukowińskiego dotyczące no w ogóle perspektyw funkcjonowania Trybunału, zagrożeń wynikających z zakresu jurysdykcji, zwłaszcza terytorialnej jurysdykcji i związanych z modelem jego funkcjonowania. To chciałbym też połączyć z poruszonymi przez wielu spośród dyskutantów zagadnienia czy pytania dotyczącego ograniczenia aktywności Trybunału do kontynentu afrykańskiego, bo to się wiąże z problematyką zakresu jurysdykcji. No jest tak, ja muszę powiedzieć tak, że Trybunał, my funkcjonujemy od 20 lat. To znaczy my, no ja jestem tutaj 7 rok, ale Trybunał funkcjonuje od 20 lat i to jest oczywiście bardzo krótki okres. To jest ciągle jeszcze projekt w moim przekonaniu i projekt, który wygra lub przegra. I tu ma pan rację, że się bardzo wiele zależy od tego, w jaki sposób będzie się dalej kształtować i kwestia zakresu jurysdykcji, i kwestia uniwersalizmu, czyli jakby ilości ratyfikacji i zaangażowania wielkich graczy tego świata i wielu innych czynników, które zostaną tutaj, które mogą być rozstrzygające. Więc tak. Rzeczywiście zakres jurysdykcji Trybunału jest ograniczony, ponieważ jak słusznie tutaj zauważono, wielcy gracze nie ratyfikowali statutu. Aczkolwiek od momentu utworzenia Trybunału państw stron statutu przybywa. Tych ratyfikacji jest coraz większej. Mamy też nadzieję, że w najbliższym okresie będziemy mieli nowe państwa strony. Na przykład Ukraina przygotowuje się bardzo intensywnie do ratyfikacji statutu. Mamy też rozmowy z innymi państwami. Ja tego w tej chwili nie bardzo mogę ujawniać, ale jest nadzieja, że to się będzie jednak rozszerzało, co oczywiście nie znaczy wcale, iżby
iżbyśmy mieli pewność, że wielcy gracze przystąpią do gry, jeżeli mówimy o graczach. Natomiast mamy bardzo pozytywne już w tej chwili rezultaty współpracy z takimi państwami, jak na przykład Stany Zjednoczone. Po bardzo niekorzystnym, niedobrym okresie mamy dobry okres współpracy. I na czym to polega? Oczywiście, Amerykanie nie ratyfikują statutu, ale proszę pamiętać, że jurysdykcja Trybunału działa na zasadzie komplementarności. Czyli to nie jest tak, że my konkurujemy z jurysdykcją krajową. Trybunał wkracza do akcji wtedy, kiedy jurysdykcja krajowa nie jest wykonywana. Czyli Trybunał ma być ostatnią deską ratunku. Więc jeżeli na przykład mówimy, żeby być konkretnym, mówimy o domniemanych zbrodniach popełnionych przez funkcjonariuszy CIA na terenie Afganistanu. Sprawa była tutaj wywoływana. To niekoniecznie rezultatem tej akcji musi być to, że sprawcy tych zbrodni staną przed Trybunałem, zostaną przywiedzieni do Hagi i doprowadzeni do naszej sali sądowej. Z punktu widzenia Trybunału efekt pozytywny będzie osiągnięty wtedy, jeżeli państwo, które powinno jurysdykcję wykonać, więc albo państwo na terenie którego zbrodnia została popełniona, domniemana, albo państwo obywatelstwa sprawcy tą jurysdykcję wykona, to Trybunał będzie szczęśliwy. On nie będzie musiał swojej jurysdykcji uruchamiać. Więc to my nazywamy tą pozytywną komplementarnością. Funkcja Trybunału niekoniecznie polega na tym, żeby ścigać wszystkich sprawców zbrodni, domniemanych zbrodni na całym świecie. Polega na stymulowaniu państw do wykonywania własnej jurysdykcji, które w wielu przypadkach czynią to po to, żeby nie dopuścić do uruchomienia jurysdykcji w stosunku do osób, które podlegają ich własnej jurysdykcji. Więc to jest mechanizm działania Trybunału i ja myślę, że ten mechanizm tej pozytywnej komplementarności to jest coś, co ma przed sobą dużą przyszłość. Ja myślę, że akurat nie jest decydującą tu sprawa tego, ile rzeczywiście spraw uda nam się osądzić, ale jakie te side effects uda nam się dzięki uruchomieniu jurysdykcji czy groźbom uruchomienia jurysdykcji uzyskać. Afryka. Rzeczywiście wielokrotnie podnoszono w takiej debacie międzynarodowej, to zarzucano Trybunałowi, że koncentruje się na sprawach afrykańskich. No, prawdą jest oczywiście to, że o tym, które sprawy, które sytuacje są badane, należy głównie do prokuratora. No, ale oczywiście efekt jest taki, że ocenia się Trybunał jako całość. Ale chciałbym powiedzieć po pierwsze, że jest tak po pierwsze dlatego, że większość z tych spraw afrykańskich, które są przedmiotem osądu, znalazły się na wokandzie Trybunału dlatego, że to państwa afrykańskie się tego same domagały. To tak właśnie jest, na przykład władze centralnej Afryki powiedzą, my się z tym po prostu nie poradzimy, z tym, co się u nas wyprawia. Prosimy o uruchomienie postępowania przeciwko sprawcom zbrodni wojennych, zbrodni przeciwko ludzkości, które zostały na naszym terytorium popełnione. Tak było w wypadku Cote d'Ivoire, tak było w przypadku wielu innych spraw. To jest po pierwsze. Więc to są głównie sprawy afrykańskie z tego powodu. Druga rzecz, czyli kontrargument jest taki, że uruchomiono w ostatnim okresie szereg różnych spraw, szereg różnych tak zwanych sytuacji dotyczących innych kontynentów. Mamy w tej chwili już zaawansowane śledztwo dotyczące Gruzji, mamy oczywiście Palestynę, o której wspomnieliśmy tutaj, mamy Wenezuelę, mamy Kolumbię, mamy uruchomione śledztwo również w odniesieniu do tego egzodusu z Mianmy, prawda, na teren Bangladeszu, po tym, co się na terenie Mianmy stało i ciągle dzieje. Więc to są sprawy toczące się i one jest jakiś prospekt dotyczący tych spraw. Tam się pewnie coś w tych sprawach pojawi i wykluje. Więc ten argument powoli przestanie być aktualny. To jest Afryka. Krytyka dotycząca efektywności samego Trybunału w wielu z Państwa wspominana w Waszych wypowiedziach. Proszę Państwa, no oczywiście, że jeżeli byśmy sprawę mieli analizować posługując się kryterium ilości spraw, które się toczą, no to wypadamy blado, to wypadamy kiepsko. Tylko że przede wszystkim chciałbym zwrócić uwagę na to, jakie to są sprawy, na ich kompleksowość. My mówimy o sprawach, które
które na etapie postępowania przed sądem pierwszej instancji toczą się przez lat, powiedzmy 4, przy założeniu, że jest 200 dni rozpraw po 8 godzin dziennie każdego dnia. To są sprawy, w których przysłuchuje się tysiące świadków, w których mamy do czynienia z ofiarami, które liczymy na setki tysięcy. Więc kompleksowość tych spraw, również złożoności prawnej tego jest tak wielka, że tego się nie da porównać z żadną sprawą, która się na poziomie krajowym rozgrywa. Więc jeżeli mamy 18 sędziów, a na tym polega ten projekt, prawda, międzynarodowy, no to nie można oczekiwać, że tych spraw na wokandzie znajdzie się jakaś niezliczona ilość. Ja muszę powiedzieć, że w przyszłym roku spodziewamy się po raz pierwszy w historii Trybunału, że będzie toczyło się na etapie rozprawy, tak? Czyli tej efektywnych posiedzeń sądowych z udziałem świadków i prezentacją dowodów, będzie jednocześnie toczyło się 5. Co już jest oczywiście ogromnym wyzwaniem logistycznym, no, pod każdym innym względem jest to niesłychanie trudne, ale taka będzie sytuacja. Więc Trybunał ma coraz więcej spraw, jest coraz bardziej aktywny, zakres operacji Trybunału się zdecydowanie rozszerza i ten proces jak na razie będzie następował. Zanim przejdę do niesłychanie interesującego pytania mojego przyjaciela Staszka Zabłockiego, to jeszcze chciałbym ustosunkować się do kwestii poruszonej przez panią mecenas Radziejowską, a w szczególności do tego, co pani powiedziała o ofiarach. To jest niesłychanie ważna sprawa. Otóż w istocie my nie jesteśmy pierwszym Trybunałem Międzynarodowym Karnym na świecie. Były Trybunały ad hoc powołane do osądzenia spraw zbrodni popełnionych w byłej Jugosławii. W Rwandzie mamy kilka hybrydowych takich karnych trybunałów, które funkcjonują w różnych częściach świata z ograniczoną jurysdykcją, więc nie jesteśmy jedyni. Natomiast w istocie jesteśmy pierwszym Międzynarodowym Karnym Trybunałem, w którym dostrzeżono ofiary i to dostrzeżono w dwóch różnych wymiarach. Po pierwsze, otworzono postępowanie do udziału ofiar jako uczestników postępowania i po drugie stworzono cały system reparacji. I obie te rzeczy są niesłychanie ważne. Ja muszę Państwu powiedzieć, ja to o tym mówiłem również podczas rozmowy z panem profesorem Bodnarem, o czym wspominał pan profesor, że to jest ogromna wartość. To jest ogromna wartość, kiedy widzi się te tysiące ludzi obserwujących toczące się postępowanie i jakby widzicie reakcję tych ludzi, jak dociera do nich to, że dzieje się sprawiedliwość, że oprawcy, którzy spowodowali ich wieloletnie czasem cierpienia, stają przed sądem i odpowiadają za to, co zrobili. To jest wielka wartość. To jest wielka wartość. Więc te ofiary uczestniczą w postępowaniu i wydaje mi się, że czasem dla nich to uczestnictwo w tym postępowaniu jest ważniejsze niż uzyskanie reparacji czy odszkodowań, mówiąc krótko, za szkody, których doznali. I ten udział jest ograniczony, ale nie da się ściągnąć do Hagi i umożliwić efektywne uczestnictwo kilku tysiącom czy kilkuset tysiącom osób. W związku z tym jest kwestia, jak to organizujemy. Organizujemy to przede wszystkim poprzez organizowanie grup pewnych ofiar, grupowaniu zespołów, które są reprezentowane przez zespoły adwokatów, przedstawicieli procesowych w postępowaniu i tam prezentują swoje stanowiska i efektywnie uczestniczą w postępowaniu. Natomiast osobiste uczestnictwo niestety jest bardzo ograniczone. Uczestniczą tylko ci, którzy jednocześnie przedstawiają, służą jako źródła dowodowe, bo oczywiście ofiary, spośród ofiar rekrutuje się także świadków, co jest zupełnie naturalne w każdej sprawie karnej. I druga kwestia, reparacje, niesłychanie istotna sprawa. To rzeczywiście polega na tym, że my mówimy, że Trybunał jest sądem. Jest sądem, ale nie tylko. To jest rzeczywiście organizacja, która niesie pomoc ofiarom zbrodni międzynarodowych, cierpiącym ludziom. Trybunał poprzez swoje agendy zajmuje się takimi rzeczami. Jeżeli trzeba nie wiem, zafundować jakiś program, który polega na leczeniu ortopedycznym,
ofiarom konfliktów zbrojnych, gdzie po prostu trzeba kupić kilkadziesiąt tysięcy protez, to my to robimy, prawda? My znajdujemy na to środki, my to robimy. Czy gdzie trzeba zbudować szkołę, powiedzmy, czy trzeba zapewnić dostawy wody, bo na skutek działań wojennych jakiś obszar jest zupełnie odcięty od dostaw świeżej wody. To są rzeczy, które są organizowane dla tych ludzi. Jakby to się toczy obok, niezależnie od tego, co jest naszym głównym zadaniem. Więc to jest wielka wartość i ja myślę, że gdyby ten projekt miał upaść, to właśnie to, co robią nasi oficerowie w field offices, o których pani wspomniała tutaj w swoim pytaniu, to wszystko, co związane jest z systemem reparacji, zgromadzeniem środków na reparacje i realizacją programów reparacyjnych, gdyby to upadło, to byłaby wielka, wielka szkoda. Dla mnie jest to ten drugi ważny wymiar. Zapewnienie, prawda, pokazanie, że zbrodniarze nie pozostają bezkarni, że zawsze jest ta deska ratunku, ostatnia, ta klapa bezpieczeństwa w postaci Międzynarodowego Trybunału i niesienie tej pomocy ofiarom tych okrucieństw i tych okropności, które się przecież wszędzie ciągle na świecie dzieją. I zostało mi niewiele czasu, no niesłychanie skomplikowane pytanie, które się pojawiło w wypowiedzi profesora Zabłockiego, ale też nie tylko, bo pojawiło się także u wypowiedzi pani mecenas Marii Radziejowskiej dotyczące systemu środków odwoławczych. No tak, no ja mam duże doświadczenie z tym, dlatego że ja od początku orzekam w Izbie Odwoławczej, czyli to już 7 rok. Jest tak, że ten system środków odwoławczych jest niezmiernie rozbudowany i interesujący. Oczywiście mamy jakby trzy grupy, różne grupy środków odwoławczych. Mamy środki odwoławcze, co jest zupełnie normalne, tutaj nie chcę bliżej komentować, od wyroków, tak, kończących postępowanie, skazujących, także uniewinniających, co wcale nie było takie oczywiste podczas dyskusji między państwami, bo w systemach anglosaskich to rzadko spotykany środek, ale mamy to. Mamy także apelację od wymiaru kary, co jest odrębną kwestią. Mamy także apelację od tak zwanych orderów reparacyjnych, czyli od decyzji sądowych, które uruchamiają programy reparacyjne, o czym mówiłem przed chwileczką. To jest pierwsza grupa. Jest druga grupa środków odwoławczych, które dotyczą pewnych wypunktowanych decyzji podejmowanych w toku postępowania. To jest kilka procesowych takich decyzji związanych pewnie z pewnymi, z potrzebą zaangażowania Trybunału, sędziów w postępowanie przygotowawcze, gdzie potrzeba podjęcia pewnych decyzji związanych ze współpracą międzynarodową, takie skomplikowane dosyć rzeczy. No i środki związane powiedzmy z pozbawieniem wolności. To też podlega zaskarżeniu. Plus jeszcze jest inna grupa, mianowicie grupa środków odwoławczych przeciwko decyzjom dotyczących jurysdykcji dopuszczalności postępowania, co oczywiście zawsze wielkim tematem w postępowaniu ze względu na te uwarunkowania statutowe. Najciekawsze są tak zwane apelacje interlokutywne i mówię krótko o innych, żeby zostawić dwie minuty na to właśnie. To jest to, o czym pani mecenas mówiła. To jest rzecz, która na pierwszy taka może wydawać się dziwaczna, zwłaszcza polskiemu prawnikowi, że to mianowicie to sąd pierwszej instancji będzie decydował o tym, czy się zgodzi na to, aby apelacja wpłynęła, w ogóle została wniesiona od jego decyzji, czy nie. No my mieliśmy na pierwszy rok, no to przecież nie będzie godził. No dlaczego to ma się godzić, żeby jego kontrolować, skoro nie musi się na to godzić? No nie musi, ale rzecz jest tak, że cała ta instytucja funkcjonuje. Ja doszukałbym się wielu takich podobieństw do tego, co my mamy w kodeksie postępowania karnego, dotyczy pytań prawnych, zagadnień prawnych przedstawionych Sądowi Najwyższemu. Zaraz powiem dlaczego. To są apelacje tak naprawdę, tak zwane interlokutywne, czyli jakby przejściowe, w toku postępowania wnoszone. Idea jest taka. Otóż jeżeli sąd pierwszej instancji, czy to sąd w sensie izby przygotowawczej, czy sąd izby na rozprawie, podejmuje jakąś decyzję w toku postępowania i do końca nie jest pewien, czy ona ze względów prawnych jest... Widzi, dostrzega pewien problem prawny i mówi, że to można by różnie rozstrzygnąć. A strona domaga się, żeby tą decyzję skontrolował sąd wyższej instancji, czyli izba odwoławcza. To sędzia czy sędziowie pierwszej instancji mają prosty wybór. Albo zgodzić się na to, żeby, może inaczej, albo odmówić, czyli mówią tak, dobra, uważamy, że mamy rację i jedziemy dalej. Ale wtedy ponoszą ryzyko, że w pewnym momencie ta sprawa się wróci, bo problem wróci w momencie wniesienia apelacji końcowej od orzeczenia. No i wtedy oczywiście jest ogromna nieefektywność postępowania, ogromna strata środków, czasu i tak dalej. Jeżeli się na przykład okaże,
że nie dano szans sądowi odwoławczemu na dokonanie oceny, czy dowód jest dopuszczalny, czy nie. Ze względów prawnych. Czyli sędziowie mówią tak, może lepiej tą sprawę jednak wyjaśnijmy. Zapytajmy, mówiąc krótko, sądu odwoławczego, co o tym myśli. Jeżeli oni powiedzą, że jest A, no to wtedy pojedziemy tak, jak nam podpowiedzą i jesteśmy po dobrej stronie mocy. Wtedy apelacja opierająca się, końcowa, zasadzająca się na tej kwestii nie będzie już dopuszczalna. Zamkniemy sobie drogę i koniec. Tak? Natomiast jeżeli sędziowie powiedzą, no szkoda nam czasu, jedziemy dalej, nie będziemy się zgadzać na apelację, to podejmują ryzyko. Czyli to jest problem strategii sędziów w pierwszej instancji. Czy chcą podjąć ryzyko, wziąć na siebie ryzyko, że sprawa się przedłuży i będzie powiedzmy ryzyko uchylenia orzeczenia na końcu, czy też możemy, jakbyśmy powiedzieli po polsku, wyczyścić sobie przedpole na tym etapie, czyli to, co robi sąd odwoławczy, prawda, w 440 chyba 1 czy 9, no, jak, nie pamiętam numerów już, że pyta Sąd Najwyższego o rozstrzygnięcie zagadnienia prawnego po to, żeby rozstrzygając sprawę być po dobrej stronie mocy. Więc to jest troszkę podobne. Inne jest o tyle, że to jest apelacja. Że to jest apelacja. To nie jest proste pytanie prawne, że zadaniem sędziego odwoławczego jest nie tyle rozstrzygnąć zagadnienie, odpowiedź na pytanie, ile rozstrzygnąć o zasadności zarzutów stawianych w temu rozstrzygnięciu. Chociaż oczywiście u podłoża takiej apelacji zawsze jest pewien problem prawny dotyczący no, stosowania bądź wykładni normy, która legła u podstaw orzeczenia zaskarżonego. Więc to jest swoistość tego systemu i to powoduje, jak słusznie Staszek Zabłocki zauważył, to powoduje, że sędziowie odwoławcy mają co robić, bo tych apelacji wnoszonych w toku toczących się spraw jest wiele. Może być kilkanaście, może być kilkadziesiąt nawet, a często są to zagadnienia prawne, które wymagają no, bardzo gruntownych i szerokich analiz prawno-porównawczych, zaangażowania wielu ekspertów, którzy muszą na wiele trudnych pytań odpowiedzieć, co wynika po prostu z tego, że cały statut rzymski i prawo, które mamy pisane, powiedziałbym, to są tylko pewne ramy. Wszystko pozostawiono interpretacji sędziów. Tu jest tak wiele swobody interpretacji w tym zakresie, że no czasem rozstrzygnięcie tego rodzaju, czasem wydawałoby się drobnej sprawy, wymaga ogromnego nakładu środków i czasu, po prostu naprawdę ciężkiej intelektualnej pracy. Więc nie jest to prawdą, że sędziowie odwoławczy nie mają co robić, także jako też nie jest prawdą, że sędziowie sądów pierwszej instancji robią niewiele, bo mają tylko spraw kilkanaście, a nie kilkaset. To są inne sprawy, inne realia, no i inny sąd działający w bardzo trudnych warunkach. Ja wiem, że jest siódma, nawet chyba siódma, dwie, panie profesorze. Ja na pewno nie odpowiedziałem na wszystkie pytania. Proszę mi pozwolić jeszcze tylko jedną rzecz na sam koniec powiedzieć na temat wspaniałej... Kłopot jest taki, że jeszcze są trzy kolejne pytania, ale publiczności chciałbym je jeszcze zadać. Super, ale jeszcze tylko jedną rzecz powiem. Ja ci powiem tylko tyle, że chciałbym z ogromnym uznaniem odnieść się do inicjatywy dotyczącej aukcji książki. Proszę powiedzieć, państwo przepłaciliście oczywiście. Przepłaciliście państwo strasznie, ale tu nie o tą książkę chodzi. Ona jest i tak nieaktualna dzisiaj. Chodzi o wspaniałą inicjatywę, którą wspieram i dziękuję państwu za to zaangażowanie w tą sprawę, bo oczywiście cel uświęca środki czasem dla tak wspaniałego celu, jak akcja promocji Konstytucji Warto Kupić Nic Nie Wartą Książkę. Także panie profesorze, jeżeli są jeszcze pytania, ja bardzo chętnie na nie odpowiem. Świetnie, bardzo serdecznie dziękuję. Myślę, że tutaj nasi uczestnicy i uczestniczki panelu są usatysfakcjonowani odpowiedziami i o to chodziło, tak żebyśmy my zyskali taką perspektywę zupełnie innego patrzenia na te problemy, które u nas się pojawiają, bo perspektywa funkcjonowania sądów i trybunałów pokazuje, że można mieć naprawdę absolutnie totalnie poważne podejście do systemu prawnego i do procedur. I dla nas to jest jakieś takie, ja bym powiedział, marzenie, które gdzieś nas głęboko tkwi. To znaczy my cały czas chyba mam nadzieję, że wrócimy do takich czasów, kiedy to wszystko będzie traktowane na poważnie, a nie, że będziemy się zastanawiali, czy
nad taką czy inną nominacją sędziowską, czy nad tym, czy ktoś jest w ogóle sędzią, czy też nie jest sędzią i jak to wszystko, jaki to ma wpływ na cały system prawny. No dobrze, ale teraz są pytania, jest kilka tych pytań, może postaram się je tak szybciutko, może byśmy zrobili na zasadzie takiego trochę ping-ponga, czyli oczekiwałbym takich odpowiedzi w miarę takich szybkich i konkluzywnych. Pan Dawid Gruszka pyta nas tak. Niezwykle smutno spogląda się na dzisiejszy proces legislacyjny. Pamiętam pracę nad nowelą wrześniową, która weszła w życie w lipcu 2015 roku. Prace nad nią trwały 3 lata. Jeśli można, to chciałbym zadać pytanie, czy pan prezydent i profesor Hofmański widzi w Polsce warunki do wprowadzenia czystej kontradyktoryjności w wersji nawet szerszej niż ta, która była w 2015 roku? I pytanie, odpowiedź, tak? Reaguję od razu. Tak jest. No dziękuję za tą refleksję. Oczywiście, ale proces legislacyjny, ale to, ja myślę, to jest banał. Proces legislacyjny wymaga pewnej refleksji. No to nie jest proces legislacyjny, jeżeli klepie się ustawę w sposób, jaki to się wyprawia w parlamencie. Nie jest moim zadaniem, ani moją rolą krytykowania tego, ale to chyba nie jest proces legislacyjny, tak jak byśmy chcieli widzieć, jak go rozumiemy. Natomiast merytorycznie, wie pan co, ja mam pewne przemyślenia, które mógłbym konkludować stwierdzeniem, że jestem za kontradyktoryjnością, ja jej nie zdradzę, natomiast no, oczywiście wymaga pewnych modyfikacji. I nie mamy pewnie czasu, żeby mówić o szczegółach. Wymaga pewnych zabezpieczeń, bo ona w pewnych warunkach może okazać się niebezpieczna, jeżeli ją się nadmiernie rygorystycznie i skrajnie rozumie. Natomiast myślę, tak, są w Polsce warunki do powrotu do kontradyktoryjności i chciałbym tego dożyć. Chciałbym tego dożyć. Dziękuję bardzo. Drugie pytanie, użytkowniczka o niku patrol111xd pyta tak. Co pan sądzi o tym, że minister sprawiedliwości chce dodania do kodeksu karnego kary 30 lat pozbawienia wolności? To bardzo, bardzo złożone pytanie. Ja oczywiście nie przenikam myśli ministra sprawiedliwości. Nie wiem, czego on chce, ani też nie wiem, jak ta propozycja jest uzasadniona, ani też nie wiem, na czym ona dokładnie polega. Czy chodzi o to, że to ma być dodatkowa kara, jeszcze jedna w katalogu kar, czy to też ma być przedłużenie tego podstawowego wymiaru kary do 30 lat pozbawienia wolności? Nie, no oczywiście można takie rzeczy. Ja myślę, że niewiele się tym takim zabiegiem osiągnie, ponieważ jak to kiedyś pięknie powiedział profesor Zabłocki, że po prostu jeszcze są w Polsce prawdziwi sędziowie, którzy prawo potrafią w sposób mądry i odpowiedzialny stosować. Dziękuję serdecznie. Kolejne pytanie, użytkowniczka o niku esse non posse, brzmi tak. Dlaczego do spraw byłej Jugosławii stworzono odrębny trybunał, zresztą też w Hadze? Czy były jakieś przeszkody, żeby te sprawy rozpoznał MTK? Ja znam odpowiedź na pytanie, ale tu mi się wydaje, że dobrze by było, żeby pan prezydent to wytłumaczył. Odpowiedź się opiera na sekwencji czasu przede wszystkim. Tak, przede wszystkim jest tak, że trybunału nie było wtedy. Gdyby był, to pewnie taka by się opcja pojawiła. Oczywiście przy założeniu, że te sprawy były objęte jego jurysdykcją. Natomiast trybunału nie było wtedy i dlatego rezolucją Rady Bezpieczeństwa ONZ stworzono trybunał do rozsądzenia tych spraw. Dzisiaj mamy podobny instrument, znaczy podobny, no podobny, w każdym razie, który by zastąpił taką konieczność. Dzisiaj, gdyby Rada Bezpieczeństwa ONZ uznała, no niestety jednomyślnością pięciu członków, co jest bardzo trudne do osiągnięcia, że jakaś sprawa powinna znaleźć się przed Trybunałem, to ją po prostu do Trybunału może skierować. I w tym trybie mamy na przykład Libię, która nigdy nie ratyfikowała statutu, mamy Sudan, tak? I tutaj decyzja Rady Bezpieczeństwa jakby ma ten sam walor, co kiedyś. Wtedy tworzono nowy trybunał, bo go nie było. Teraz kieruje się sprawę do MTK. Także ta sekwencja czasowa rozstrzyga to pytanie. Po prostu w momencie, kiedy okazało się, że w coraz większej ilości sytuacji trzeba sięgać po takie doraźne środki jak trybunały ad hoc,
społeczność międzynarodowa powiedziała sobie, a może trzeba zrobić sobie taki trybunał, który po prostu będziemy mieli, który będzie nam działał na przyszłość. I myślę, że to jest odpowiedź na to pytanie. Czy mógłbym jeszcze do tego pytania jedną rzecz dodać, bo miałem taką przyjemność kiedyś poznać też prezydenta takiego trybunału, a mianowicie pana profesora Teodora Merona. Na ile praktyka ICTY, czyli Trybunału do Spraw Zbrodni Byłej Jugosławii, wpłynęła na procedury i kształtowanie trybu pracy MTK? To jakby tak można było w telegraficznym skrócie na takie pytanie powiedzieć. Na procedury w niewielkim stopniu, bo statut nasz jest po prostu inny niż statut ICTY. Natomiast absolutnie decydującym stopniu orzecznictwo ICTY, ale także ICTR, czyli Trybunału do Spraw Rwandyjskich, wpłynęły na interpretację znamion zbrodni ludobójstwa, zbrodni przeciwko ludzkości i zbrodni wojennych. To jest ogromny, ogromny dorobek. Cudownie. Pytanie pana Bartka Owsińskiego. Czy do tej pory zdarzało się, że organy ONZ, a w szczególności Rada Bezpieczeństwa, występowały do MTK z wnioskami o wszczęcie postępowania w przypadkach jakichś konkretnych zbrodni? No o tym właśnie mówiłem. To jest sprawa Południowego Sudanu, zbrodni popełnionych przez reżim al-Bashira. To jest sprawa Kaddafiego i tego, co się stało w Libii. To są te dwie sprawy, które zostały skierowane. I wielokrotnie podejmowane były próby o skierowanie spraw Korei Południowej i Syrii. Oba te państwa nie ratyfikowały statutu, tylko że w obu tych wypadkach nie udało się uzyskać jednomyślności 5 stałych członków Rady Bezpieczeństwa. Natomiast próby są podejmowane. Nawet Francja złożyła nawet taki wniosek, żeby w sprawach dotyczących ICC referral, czyli jakby przedstawienia sprawy Trybunałowi, nie obowiązywała zasada jednomyślności. Ale niestety nie uzyskano jednomyślności co do tego projektu i jeszcze upadła. Także to jest polityczny problem, polityczny opór, który powoduje, że nie we wszystkich sprawach, w których zdecydowanie powinny być sprawy sądzone, te sprawy mogą trafić. A czy mogę zaryzykować pytanie, czy w takim trybie można by skierować sytuację porwania samolotu cywilnego nad terytorium państwa, które nie jest stroną statutu rzymskiego? No, panie profesorze, wie pan, no, Rada Bezpieczeństwa wszystko może, aczkolwiek punktem wyjścia jest jednak przyjęcie wstępnie przynajmniej kwalifikacji jako zbrodni przewidzianej w statucie rzymskim. Bo tylko w tym zakresie Trybunał ma jurysdykcję. Jeżeli pan pozwoli na moment, bo ja mi chyba uciekło pytanie, które mi zadał sędzia Zabłocki, a gdzie, to właśnie w tym kontekście tych znamion. Ja muszę powiedzieć, że jeżeli słyszę, co się, jak się interpretuje zbrodnie przeciwko ludzkości w polskim prawie i w polskim orzecznictwie, to mi się włosy trochę jeżą na głowie, ponieważ w powszechnym prawno-międzynarodowym rozumieniu zbrodnie przeciwko ludzkości, to jest widespread and systematic attack against the civilian population. To jest w ogóle głowa, chapeau tej zbrodni. Więc jeżeli nie udowodni się, że miał miejsce zmasowany atak na ludność cywilną, tak? I to jeszcze musiałby być to atak, który jest wypełnieniem pewnej strategii państwa lub pewnej organizacji, która się tego dopuszcza, to zbrodni przeciwko ludzkości nie może być mowy. W związku z tym, no proszę nie dziwić się mojemu zszokowaniu, jeżeli tak zwane zbrodnie komunistyczne próbuje się kwalifikować jako zbrodnie przeciwko ludzkości. Bardzo serdecznie dziękuję. I ostatnie pytanie. Czy do MTK kierował wnioski Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża? To pytanie też pana Bartka Owsińskiego. Nie ma takich kompetencji. Nie ma takich kompetencji. A to jest są jakieś organizacja... inne możliwości działania Komitetu Czerwonego Krzyża jako reprezentacja ofiar na przykład? Tak. Oczywiście, muszę powiedzieć tak, że kierować w sensie uruchomić jurysdykcję nie, bo nie ma takiego trybu. Natomiast Trybunał, a konkretnie jego biuro prokuratorskie, zbiera informacje z różnych źródeł i w tym przede wszystkim od NGOs, od indywidualnych ofiar. My mamy takich notyfikacji 15 000 dziennie. Oczywiście są rzeczy częściowo, które w ogóle aliminem muszą być odrzucone, bo nie dotyczą w ogóle naszej problematyki. Natomiast z tego się odsiewa informacje, które mogą być relevantne i na tej podstawie prokurator jest w stanie ocenić sytuację i ma kompetencje do tego, żeby bez wniosku jakiegokolwiek z własnej inicjatywy wystąpić o autoryzację
wszczęcia śledztwa, jak w wielu przypadkach już bywało. Prokurator ma taką władzę. Więc tutaj informacja od Czerwonego Krzyża, jak i od wielu innych organizacji może być relewantna. Panie prezydencie, na sam koniec chciałbym poprosić o jedno zdanie przesłania. Takie jedno zdanie, jak ja to zawsze mówię, jakbyśmy mieli tweeta pisać, tak? Czyli takie zdanie podsumowania, zdanie, które stanowi credo tego naszego dzisiejszego spotkania. Jakie to byłoby zdanie, gdyby miało być tylko jedno? Trudne. Myślę, że oczekiwane jest zdanie, które w jakiś sposób będzie odnosiło się do tego, co dzieje się w naszym kraju. Więc jeżeli miałbym w jakiś sposób... Można na przykład sformułować coś takiego, że o wolnych sądach będą pamiętali wolni ludzie, prawda? I wtedy się przechodzi do historii, tak? Mówi się takie przechodzi zdanie się do historii się, na zawsze. I się ma z głowy, tak? Ale ja nie jestem, ale panie profesorze, ja nie jestem aż tak wielki, żeby pozwolić sobie i żeby móc oczekiwać, aby takie zdanie rzeczywiście pozwoliło mi do tego panteonu aplikować. Natomiast przesłanie, jakie chciałbym powiedzieć, w kontekście tego, o czym mówimy, to chyba jako Polak, to chciałbym życzyć nam wszystkim, żeby Trybunał nigdy nie musiał wszczynać śledztwa w sytuacji Polska i stawiać zarzuty osobom, które na naszym terenie naszego kraju dopuściły się zbrodni. To znaczy, po pierwsze, mam nadzieję, że nigdy do nich nie dojdzie, a jeżeli już dojdzie się, to mam nadzieję, że nasz system demokratyczny wytrzyma i będzie w stanie się z tymi trudniami uporać. To dobre przesłanie. Bardzo serdecznie dziękuję. Drodzy Państwo, naszym gościem był pan prezydent Międzynarodowego Trybunału Karnego, profesor Piotr Hofmański. Panie profesorze, bardzo serdecznie dziękuję za spotkanie. Wydaje mi się, że to jest ten moment, kiedy możemy zrobić te wirtualne oklaski. Mamy taką funkcjonalność tutaj na naszym Zoomie, także tutaj do tego dołączamy oklaski. I drodzy Państwo, chciałbym bardzo serdecznie w tym miejscu podziękować wszystkim panelistom i panelistkom za pytania, za udział w dyskusji. Chciałbym podziękować naszym tłumaczkom języka migowego za to, że nas sprawnie tutaj obsługiwały. Także dziękuję bardzo w ten sposób. O, tak właśnie się brawo robi w języku migowym. I chciałbym podziękować firmie, która pana Szymona Glonka, która nam pomaga w Biurze Rzecznika obsługiwać tego typu realizacje. Bardzo serdecznie dziękuję. I dziękuję także pani Annie Grzelak oraz panu doktorowi Marcinowi Mrowickiemu za zorganizowanie tego spotkania. Bez państwa to spotkanie nie mogłoby się odbyć, a teraz zostanie na trwałe na YouTubie i inne osoby będą mogły do tego spotkania wracać i się odwoływać, a być może także to, co też sugerowaliśmy w naszej rozmowie podcastowej z panem profesorem Hofmańskim, my potrzebujemy tak naprawdę głębszego zaangażowania naukowego, jeżeli chodzi o MTK, bo mam wrażenie, że to jest, odbiegamy dalece od standardów innych państwach Unii Europejskiej, gdzie te zagadnienia są przedmiotem dogłębnych badań, a u nas jest kilku naukowców, którzy się tym zajmują, ale wydaje mi się, że moglibyśmy zrobić znacznie, znacznie więcej i w ten sposób też dostarczać takiego intelektualnego pożywienia dla samego MTK w zakresie kształtowania procedur i praktyk i nowych koncepcji proceduralnych i orzeczniczych. Panie prezydencie, jeszcze raz dziękuję, to był dla nas prawdziwy zaszczyt. A ja dziękuję za zaproszenie i wszystkim Państwu za udział w naprawdę niezwykle interesującej dyskusji. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Pięknie dziękuję, do widzenia.